Prosimy Państwa o mówienie w miarę blisko do mikrofonu. Tak. Tak. Takiej odległości, z takiej odległości. Proszę Państwa, w sprawach technicznych, gdy chodzi o użycie mikrofona, mikrofonu, zalecane jest używanie go z takiej oto odległości. Pokażę profilem. Proszę, dziękuję uprzejmie. Proszę nie włączać i nie wyłączać. One same są już włączone. One są włączone. Proszę nie wyłączać pod spodem. Raz, dwa, trzy, one są. Thank you.
Dzień dobry Państwu. Nie wiem, czy mnie słychać. Proszę Państwa, w imieniu organizatorów dzisiejszego Europejskiego Dnia Prawnika, który odbywa się w całej Europie dzisiaj, również tutaj w Warszawie, organizatorów, czyli samorządu adwokatów i samorządu radców prawnych, witam Państwa na debacie, która jest debatą poświęconą zgodnie z decyzją CCBE. W całej Europie dyskutujemy na temat wolności wypowiedzi, granic i gwarancji. Tak się składa, że ten temat staje się bardzo gorący, w szczególności w Polsce. Więc pozwolą Państwo, że w kilku zdaniach, również tych zdaniach tytułem wstępu, odniosę się do tego, czego świadkami jesteśmy w Polsce. Ale zacznę od tego, od czego zaczął się rok 2015. Od dramatycznych wydarzeń w Paryżu i zamachu tragicznego w skutkach na redakcję Charlie Hebdo. Te wydarzenia pokazały, jak fundamentalizm, w tamtym przypadku fundamentalizm islamski, jest niebezpieczny dla wolności wypowiedzi, w szczególności dla wolności wypowiedzi artystycznej. Te wydarzenia, jakkolwiek moglibyśmy oceniać z odległości Warszawy do Paryża oraz z pewnych różnic cywilizacyjnych, są może trochę bardziej odległe w Polsce, ale miejmy też świadomość tego, że uczucia religijne to jest to, co również w Polsce jest elementem wystąpień publicznych, to, co może być w związku z tym pewnym zagrożeniem, a w każdym razie reakcją na wolność czy na wypowiedź artystyczną. Przypomnę, że kodeks karny przewiduje penalizację obrazy uczuć religijnych, jeżeli dochodzi do zniewagi przedmiotów bądź miejsc kultu. Mam nadzieję, że dzisiaj w tej debacie będzie też na ten temat mowa, czy to jest prawidłowe ukształtowanie tego przepisu, o którym wspomniałem, poprzez odniesienie się do uczuć religijnych. Czy nie należałoby to znacznie mocniej zobiektywizować i pozostawić tylko w obszarze opisu zawartego w tym przepisie kodeksu karnego znieważenie przedmiotu bądź miejsca kultu religijnego, każdego zresztą, każdej religii. Nastąpiłoby oderwanie od tego niebezpiecznej sfery psychologicznej, którą nazywamy uczuciami religijnymi. Jak mówimy o wolności wypowiedzi artystycznej, przechodzę już teraz na ten grunt całkowicie polski tych ostatnich dni i wydarzeń, których jesteśmy świadkami, to trzeba wspomnieć o pewnych trendach, które zaczynają się pojawiać, które mogą stanowić o granicach wolności wypowiedzi artystycznej. Nie chcę mówić o ograniczaniu dzisiaj jeszcze, ale o granicach wolności wypowiedzi artystycznej, bo przypomnę Państwu, a właściwie przypominać nie trzeba, tylko powiem,
o stanowisku przedstawicieli władzy publicznej w sprawach dotyczących Teatru Polskiego we Wrocławiu, czy w sprawie dotyczącej reżysera Jana Klaty Teatr Stary w Krakowie. To są te wektory, z którymi musimy się liczyć, że będą występować, mogą się potęgować w sferze publicznej i mogą ograniczać czy wpływać na treść wypowiedzi artystycznej. Prawnicy. Jesteśmy tutaj właśnie w tym gronie prawników i dziennikarzy. To warto również odnotować to, co się dzieje wokół wydarzeń z Trybunałem Konstytucyjnym. I powiedzieć tak, my prawnicy mamy prawo do komentowania wyroków. Pamiętam jeszcze te czasy wiele lat temu, kiedy się mówiło, prawnik nie komentuje wyroku, tylko z tym wyrokiem, jeżeli się nie zgadza, to polemizuje w środkach procesowych, które mu przysługują. Czasy się zmieniają. Wydaje się, że komentowanie wyroku jest ze wszechmiar uzasadnione, również potrzebą społeczną, potrzebą propagowania w społeczeństwie wiedzy o prawie. Ale musimy pamiętać, że komentowanie może nas prowadzić w prostej drodze do bycia rzecznikiem prasowym swojego klienta, a to już jest okoliczność bardzo niebezpieczna, no, niedopuszczalna właściwie z punktu widzenia zasad etyki prawniczej, ale musimy zdawać sobie sprawę, że tego rodzaju zjawisko, tendencja może się pojawiać. I z kolei od bycia rzecznikiem prasowym swojego klienta jest bardzo prosta droga do kontestowania wyroków. Do tego, co ostatnio słyszymy, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego jest wyłącznie opinią, a nie wyrokiem wiążącym zgodnie z Konstytucją. Tego sobie nie życzę. Państwu też nie. Mam nadzieję, że takich czasów nie będziemy musieli przeżywać. Dziennikarze są też wśród nas obecni i o nich warto również wspomnieć. Otóż w prawie prasowym czytamy i wiemy o tym, że tym kanonem pracy dziennikarza to jest rzetelność, sumienność oraz, jak chodzi o język, którym się posługuje, brak wulgaryzmów. Czy ten kanon sprawdza się w rzeczywistości prasowej? Chcę powiedzieć, że przecież nie myślimy, mówiąc o prasie, wyłącznie o tych poważnych gazetach codziennych czy periodykach. Ale w pojęciu prasa mieszczą się inne jeszcze tytuły, które, jak obserwujemy, nie przestrzegają te tytuły i dziennikarze, którzy tam pracują, nie przestrzegają tych kanonów, o których przed chwilą powiedziałem. To jest bardzo niedobre zjawisko. Ono prowokuje zachowania społeczne, że wspomnę, przechodząc do kwestii chyba już ostatniej, którą chcę Państwu przedstawić w tych krótkich słowach, do nienawiści. Nienawiści, która się pojawia nie tylko w sieci, ale również właśnie w niektórych papierowych wydaniach gazet, którą chyba niesłusznie nazywamy hejtem, łagodząc wymiar tego słowa nienawiść. A trzeba chyba wprost mówić o nienawiści, o chamstwie, o ordynarnych zachowaniach, słowach, które padają właśnie z ust uczestników takiej debaty publicznej. I znowu, odwołując się całkiem do niedawnych wydarzeń, powiem, wspomnę o ataku na Henrykę Krzywonos,
nie oceniam, czy zasłużyła, czy jej zasług. Natomiast mówię o tym i nie mówię, że te zasługi mają ją bronić. Mówię natomiast o tej fali nienawiści, która się pojawiła po jej wystąpieniu w parlamencie. To samo dotyczy Macieja Jankowskiego. To samo zresztą, bardzo bolesnym zresztą skutkiem dotyczy naszej świętej pamięci koleżanki Moniki Zbrojewskiej. Przecież pamiętajmy, że to, co się z nią stało, było poprzedzone falą, kilkudniową falą nienawiści w takiej debacie, na którą ja się nie godzę. A na koniec jeszcze, bo wrzuciłem tyle kamyków do ogródka dziennikarskiego, ale chcę powiedzieć, że jestem gorącym zwolennikiem tego, żeby usunąć z kodeksu karnego przepis artykułu 212. Nie wiem, dlaczego to się jeszcze nie stało. Dziennikarze pewnie lepiej wiedzą, jakie są trendy i myśli polityków, ale macie dziennikarze, mają wsparcie w adwokaturze, myślę, że również radcach prawnych w dążeniu do usunięcia tego przepisu, zbędnego przepisu, mimo tych złych wszystkich słów, które powiedziałem o pewnym fragmencie mediów, do usunięcia tego przepisu, dlatego że on jest przepisem grożącym wolności słowa. Wystarczającą gwarancją jest odpowiedzialność cywilna. Można się zastanowić nad przyspieszeniem toku tego postępowania, uruchomieniem takich procedur, które będą ułatwiały procedowanie w zakresie ochrony dóbr osobistych na płaszczyźnie postępowania cywilnego. Myślę, że tak jak obiecałem, tutaj prawie, że zmieściłem się w 6 czy w 7 minutach, więcej miałem nie zajmować Państwu czasu. Oddaję głos teraz moim następczyniom, które powitają gości i poprowadzą debatę. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu. Zanim powitam gości, chciałam jeszcze powiedzieć o dniu 10 grudnia, dlaczego on jest dniem Europejskim Dniem Prawnika. Ustanowił ten dzień Europejskim Dniem Prawnika, ustanowiła Rada Adwokatur i Stowarzyszeń Prawniczych Europy, CCBE. Jest to organizacja reprezentująca ponad 1 000 000 prawników europejskich z 44 państw członków Rady Europy. CCBE jest największą i najważniejszą organizacją zrzeszającą adwokatury i samorządy prawnicze naszego kontynentu, w tym Krajową Radę Izbę Radców Prawnych i Naczelną Radę Adwokacką. CCBE jest oficjalnie uznanym przedstawicielem prawników europejskich w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim i w Radzie Unii Europejskiej. Trzeba też wiedzieć, że CCBE ma stałe delegacje zarówno w Trybunale Strasburskim Praw Człowieka, jak również w Europejskim Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Trzeba też wiedzieć, że CCBE koncentruje swoje działania między innymi na rzecz przestrzegania praw człowieka. Nie przez przypadek Dzień Europejski Prawnika został ustanowiony w dniu 10 grudnia, ponieważ jest to od wielu lat Dzień Praw Człowieka. CCBE działa przede wszystkim na rzecz prawa do sprawiedliwego i niezawisłego sądu, do rzeczywistego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, do prawa do swobodnego wyboru obrońcy, chroni niezależność i poufność komunikowania się prawników ze swoimi klientami.
Rok 2015 jest szczególnym rokiem dla prawników polskich, ponieważ po raz pierwszy w historii CCBE prezydentem tej organizacji została polska prawniczka, radczyni prawna i adwokat Maria Ślązak, wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Jest to wyraz wyróżnienia dla polskich prawników i stanowi jednocześnie wzmocnienie pozycji Polski na arenie europejskiej i międzynarodowej. Jest również wyrazem uznania dla działalności adwokatów i radców prawnych na rzecz wymiaru sprawiedliwości i na rzecz interesów obywateli. Teraz poproszę koleżankę mecenas Leśnodorską o przedstawienie uczestników debaty. Dziękuję. Dzień dobry Państwu. Bardzo mi miło będzie przedstawić wszystkich uczestników naszej dzisiejszej debaty, prelegentów. Pan radca prawny Dariusz Sałajewski, prezes Krajowej Rady Radców Prawnych. Pan Łukasz Chojniak, adwokat, rzecznik dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, specjalista z zakresu prawa karnego. Pani Dorota Głowacka, koordynator programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pan Roman Graczyk, dziennikarz, pracownik krakowskiego oddziału IPN oraz niezależny publicysta. Pan Krzysztof Śmiszek, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego. Pan Maciej Ślusarek, adwokat, ekspert w dziedzinie ochrony własności intelektualnej oraz doktryny materialnej. Pani Ewa Wanat, dziennikarka, wieloletnia redaktor naczelna i dyrektor programowa Radia dla Ciebie, współpracująca z portalem Nowinka. Mirosław Wróblewski, radca prawny, dyrektor zespołu prawa konstytucyjnego, międzynarodowego i europejskiego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. A w dniu dzisiejszym moderatorem całego naszego spotkania będzie pan Wojciech Tumidalski, korespondent Polskiej Agencji Prasowej. Dzień dobry. Na dachu Polskiej Agencji Prasowej wylądował śmigłowiec i z niego wszyscy wysiedliśmy i zapraszamy na naszą debatę poświęconą zagadnieniu wolności słowa w kraju i na świecie, ale chyba przede wszystkim w kraju. Bardzo dziękuję, że wszyscy Państwo zechcieliście przyjąć zaproszenie do Polskiej Agencji Prasowej, czyli firmy, która naprawdę ideę wolności słowa stara się urzeczywistniać od kilkudziesięciu już lat z lepszym lub mniejszym powodzeniem. Względy historyczne i inne powodowały, że raz wychodziło to naprawdę dobrze, innym razem trochę gorzej, a teraz uważam, że świetnie i dlatego bardzo się cieszę, że właśnie tu się widzimy. Nie chciałbym zabierać więcej czasu poświęconego na nasze spotkanie. Mamy go do godziny 15. Umówiliśmy się na około 10-minutowe wystąpienia. Mam tą paskudną rolę, że będę Państwu o tym musiał przypominać w razie potrzeby. Mam nadzieję, że tej potrzeby nie będzie. Zegarek widzę tam po lewej stronie Państwa dyskutantów. Niektórzy będą mieli trudniej, żeby tam zaglądać. Wtedy ja będę machał. Mam tutaj długopis czerwony z logo Żandarmerii Wojskowej. Będę go używał na różne sposoby, żeby Państwu o tym przypomnieć, że musimy już zmierzać ku końcowi. Nie zabieram więcej czasu. Jako pierwszego chciałem poprosić o wypowiedź pana mecenasa Ślusarka, rzeczywiście wielkiego fachowca w dziedzinie własności intelektualnej, dóbr osobistych, a także dobrze znającego temat wolności słowa w sieci, w mediach i innych periodykach. Znającego ten temat również od strony osób publicznych, tych, które możemy określić jako osoby wykonujące funkcje publiczne, jako tych, jak również tych, o których mówimy, osoby publiczne, choć właściwie te właściwości wynikają z tego, że są to osoby znane z tego, iż są znane, innymi słowy, celebryci. Chciałbym pana mecenasa zapytać, czy prawo jakoś rozróżnia te sytuacje, gdy chodzi o dopuszczalność krytyki takich osób, gdy chodzi również o to, jak one między sobą mogą się publicznie porozumiewać, jaka jest ich możliwość obrony swoich słusznie, że tak powiem, należnych im interesów, jeśli wolność słowa kogoś dotknęła, czy to w ogóle możliwe? Dobrze, ja odpowiem na to pytanie w drugiej części mojej wypowiedzi, jeżeli mogę. Ja zacznę od tego,
żeby sobie uzmysłowić pewne kwestie, które dotyczą samej istoty wolności słowa. Bo o ile myślimy tutaj wszyscy tak zapewne o wolności słowa, no wszyscy mniej więcej wiemy, że chodzi oczywiście o wolność wyrażania swoich poglądów i swojego zdania. Natomiast nie zastanawiamy się często nad tym, że ta wolność po pierwsze nie jest wolnością bezwzględną, a ona zawsze kończy się tam, gdzie zaczynają się inne wolności, inne dobra, choćby dobro osobiste innej osoby, choćby prywatność, choćby inne kwestie, na przykład wspomniana przez pana prezesa Trelle kwestia pewnej religijności i ochrony tej kwestii, tej sfery. I tutaj trzeba sobie uzmysłowić jedną rzecz. Żyjemy w czasach, w których to bardzo szybko się zmienia i zmieniają się te granice i sądzę, że warto o nich rozmawiać i wyciągać z tego wnioski. Dlaczego? Dlatego, że prawo będzie zawsze w tej kwestii dosyć niezmienne i dosyć lakoniczne i dosyć wąsko opisujące problem. W związku z tym znaczenie mieć będą orzeczenia sądowe i to, jak postrzegamy tę wolność sądową. Dlaczego wolność słowa? Dlaczego o tym mówię? Przypominam sobie sprawę sprzed paru lat, w której pewna anonimowa blogerka, dobrze znana, świetna publicystka, bardzo ochoczo zajmująca się różnymi tematami, ale rzeczywiście zachowująca, czy pisząca cały czas pod pseudonimem. W pewnym momencie jedna z gazet opublikowała jej dane, oczywiście cała jej prywatność, spokój, święty, miejsce pracy i tak dalej, wszystko runęło, no bo wszyscy już poznali, wszyscy wiedzieli, kto tą osobą jest. No i oczywiście wszyscy stanęli, żeby chronić tego prawa do anonimowej wypowiedzi. Fundacja Helsińska, również bardzo wszystkie organizacje pozarządowe powiedziały bardzo jasno, ta anonimowość jest jednym z warunków tego, żeby funkcjonowała wolność słowa. Teraz mija parę lat od tego momentu i dochodzimy do momentu dzisiejszego. Przypomnę, to było wtedy, kiedy nie było tak bardzo wielu portali, nie było internetu i przede wszystkim nie było hejtu, albo nie na taką skalę. Jesteśmy parę lat później, powiedzmy tam 7-8 lat później i dochodzimy do tego, że część z redakcji internetowych, mówię o wydaniach internetowych gazet, bardzo jasno powiedziało, komentować oczywiście wolno u nas, ale wolno tylko podając imię i nazwisko, bo inaczej nie. I co się okazuje? Okazuje się, że cały hejt się skończył w tych gazetach. A więc okazuje się, że jednak gazety, które przecież stoją na straży wolności słowa, wprowadzają tego rodzaju ograniczenia, żeby chronić się przed jakimś innym złem, które nas zalewa. No i teraz, jakbyśmy sobie zadali pytanie, tak dzisiaj tutaj mieli odpowiedzieć na pytanie, czy to wprowadzenie tego zakazu anonimowości, czy jest okej, czy nie jest okej? Jakby sobie państwo na to odpowiedzieli? 7 lat temu nie mam wątpliwości, wszyscy powiedzieli, tak, oczywiście anonimowość musi być. Ja sam podnosiłem rękę. Czy dzisiaj, tak zupełnie szczerze, byśmy sobie powiedzieli, no może jednak ta redakcja ma prawo coś takiego wprowadzić, bo nie ma ochoty znoszenia tego hejtu i zalewu jakiegoś kompletnego szamba. No więc pokazuje to, jak bardzo pewne podejścia w związku z rozwojem technologii się zmieniają. Druga kwestia, która również zmienia się na naszych oczach i to się zmienia dosłownie w ciągu ostatniego roku bądź ostatnich 2 lat. Otóż kwestia, która chroni wolność słowa, odpowiedzialność administratorów stron internetowych, czyli mówiąc krótko na skróty, żeby łatwiej było rozumować, wydawnictw internetowych, odpowiedzialność za komentarze, które pojawiają się na ich stronach ze strony internautów. Ona, jak państwo wiecie, albo nie wiecie, to ja bardzo krótko przypomnę, z zasady taki wydawca nie ponosi odpowiedzialności. Nie ponosi odpowiedzialności do momentu, w którym dostał informację, że dany wpis narusza czyjeś dobra osobiste. Teraz, skonstruowane to jest w taki sposób, no po co? No po to, żeby wydawca sam nie dokonywał pewnego rodzaju prewencyjnej cenzury, nie wyrzucał tego, co mu się zdaje, że będzie naruszało czyjeś dobra osobiste, a więc znowu przepis został utworzony po to, żeby chronić wolność słowa. Teraz, praktyka wygląda, proszę państwa, tak, że do wydawcy internetowego trzeba wysłać zgodnie z prawem informację o tym, że dany komentarz narusza dobra osobiste. Trzeba wskazać, który to jest komentarz dokładnie. I oczywiście zwykle wydawca tenże wpis usunie. Ale usuwając ten wpis pojawia się 100 następnych prawie identycznej treści. Teraz co? Wysyłać kolejne 100 zawiadomień? Ale przecież bez tego wydawca jest cały czas zwolniony z odpowiedzialności. Te wpisy będą prawie identyczne, ale prawo stoi po stronie tego wydawcy. I teraz
trzeba się zastanowić, czy to, co było wprowadzane w Europie i u nas adaptowane jeszcze kilka lat temu i zdawało się, miało właśnie chronić tę wolność słowa, czy przypadkiem nie jest przepisem, który tej wolności w pewnym sensie zagraża, bo naraża nas na właśnie tę mowę nienawiści, a w końcu ona doprowadzi do wypaczenia tej wolności słowa. Więc chcę powiedzieć, że żyjemy w tych czasach, w których to nasze podejście do tej wolności bardzo, bardzo się zmienia. Z tych samych powodów ja na przykład stoję na stanowisku przeciwnym do tego, o którym mówił pan prezes Trela, to znaczy artykuł 212 uważam, że nie powinien być usuwany z kodeksu karnego. I powiem zaraz dlaczego. Mam zresztą wrażenie, że to też trochę obrazuje podejście do tej wolności. Znaczy, o ile jeszcze niedawno wiele organizacji pozarządowych walczyło o wykreślenie tego przepisu, mam wrażenie, że ich zapał ostygł. Nie wiem, czy to prawda, ale takie mam wrażenia przynajmniej z tego, co się pojawia w przestrzeni publicznej. I moim przekonaniu słusznie. Powiem dlaczego. Dlatego, że byłbym oczywiście za wykreśleniem tego artykułu 212, ale w sytuacji, w której jest notorycznie naruszana wolność słowa, a sądy cywilne, to od razu powiem Państwu, nie działają w tym zakresie. Znaczy, powiedzmy sobie szczerze, nie ma żadnej ochrony cywilnej. Wyrok sądowy, który zapada po 3-5 latach w rzeczywistości naszej, jest całkowicie spóźniony i to nie jest sprawiedliwość, kiedy taki wyrok zapada po 5 latach. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, to jest sport wyłącznie dla tych, którzy mają czas i pieniądze. To też, żebyście Państwo mieli świadomość. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, jest takie rozporządzenie dotyczące stawek adwokackich. Jak Państwo wiecie, ktoś, kto wygrywa proces, musi obowiązkowo dostać zwrot kosztów postępowania, czyli wpis sądowy i koszty zastępstwa adwokackiego. One oczywiście muszą być jakieś uregulowane. I proszę zgadnąć, jaki jest koszt maksymalny, koszt prowadzenia sprawy cywilnej o ochronę dóbr osobistych w pierwszej instancji. To jest czasami 2 rozprawy, czasem 15 rozpraw, czasem to trwa rok, a czasami to trwa 5 lat. Zgadnijcie Państwo, ile to jest pieniędzy? 500 zł, blisko, 360 zł. W związku z tym tyle Państwo dostajecie za zwrot kosztów postępowania. Więc jeżeli ktoś chce twierdzić, że to jest postępowanie cywilne dostępne dla każdego, to od razu mówię, to nie jest postępowanie dostępne dla każdego. Oczywiście mamy cudownych i wspaniałych sędziów. Zdarzają się sędziowie, którzy w takiej sytuacji powiedzą, ten przepis jest niekonstytucyjny, bo narusza nasze prawo do sądu. W związku z tym zasądza jakieś tam sensowne w miarę pieniądze, które zostały poniesione na prowadzenie procesu. Ale niestety to są orzeczenia nadal pozostające w dużej mniejszości. W związku z tym chcę powiedzieć, że z jednej strony cały czas na pewno trzeba powiedzieć słowa Tocqueville'a, który zachwycał się amerykańską demokracją chyba już ponad 200 lat temu. I on, zachwycając się tamtą demokracją, zachwycał się również wolnością prasy. I powiedział bardzo fajną rzecz. Mianowicie, że dla dobra, które niesie ta wolność prasy, trzeba znosić całe zło, które ona sieje. I oczywiście trochę tak to jest. Pytanie tylko, czy obecnie ta wolność słowa, tak zupełnie dowolna, w której możliwość przeciwdziałania tego rodzaju zjawiskom jest naprawdę bardzo znikoma. To samo dotyczy postępowań karnych. Znowu taki przypadek, wiecie Państwo, że niedawno walczono o krótką retencję danych telekomunikacyjnych, ale kiedy się okazało, że żeby prowadzić postępowania właśnie przed pomówieniami, właśnie w internecie, prokurator występuje do telefonii o dane dotyczące osób, które dokonywały anonimowych wpisów, nagle się okazuje, że ta retencja danych roczna często bywa olbrzymią przeszkodą do tego, żeby się dowiedzieć, kto stał za wpisami, które nas pomawiały. W związku z tym mam wrażenie, że w ogóle kwestia wolności słowa wymaga bardzo poważnej debaty i z jednej strony oczywiście godzę się na to, że ta prasa niesie za sobą to zło, ale warto znosić to zło, żeby mieć to dobro, to z drugiej strony mam takie wrażenie, że ta wolność słowa i wolność wypowiedzi zaczyna siebie zjadać, a to nie jest dobre zjawisko, bo zaraz przyjdzie ktoś z polityków, to się przecież zdarza bardzo często, kto ma dosyć
prasy, kto ma dosyć inwigilacji, kto ma dosyć złych artykułów na swój temat i powie, dziennikarzom nie wolno wchodzić do Sejmu, dziennikarzom to, może jakieś legitymacje dziennikarskie, w związku z tym próbować ograniczać dostęp do tego, kto może wypowiadać się w dziennikach. Tego rodzaju tematy cały czas wracają, więc sądzę, że ta debata na temat wolności słowa jest cały czas konieczna, po to, żeby nie doprowadzić do sytuacji, w której to wahadło z tą wolnością słowa pojedzie tak daleko, że ktoś nam je będzie bardzo szybko przywracał. A odpowiadając na to pytanie, co wolno politykom, co wolno celebrytom, ja sądzę, że tutaj akurat nasze orzecznictwo jest naprawdę bardzo ciekawe i bardzo dobre. I tutaj sądy, muszę powiedzieć, przynajmniej z tego podwórka warszawskiego, to te orzeczenia są bardzo trafne. Sądzę, że są bardzo równoległe i podobne do orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Jasno precyzują i mówią, że polityk musi mieć grubą skórę. Oczywiście zainteresowanie politykiem musi być większe, ale też wskazują, że ten polityk również może cieszyć się pewnego rodzaju prywatnością. Co więcej, jeśli chodzi o tak zwanych celebrytów, tutaj orzeczenia też są w sensie rozgraniczenia tej granicy wolności, również bardzo trafne i bardzo ciekawe i w moim przekonaniu dobrze balansujące pomiędzy z jednej strony wolnością wypowiedzi prasy i komentowania pewnych zjawisk, a z drugiej strony na przykład prywatności takich osób czy po prostu dobrego imienia. Problem jest tylko znowu taki, że teoria i pewne orzeczenia, ich przekaz merytoryczny są bardzo dobre, ale efekt jest taki, że praktycznie już nikt nie występuje z takimi procesami, dlatego że gazety, które nie pełnią przecież żadnej roli społecznej, ważnej, istotnej, nie są tymi tak zwanymi watchdogami, a są po prostu czystym biznesem rozrywkowym, kwoty zasądzane w tych procesach, ostatnio coraz mniejsze, powodują, że efekt jest dokładnie odwrotny. Znaczy gazety doskonale sobie zdają sprawę, że sprawę przegrywają, płacą 10 tysięcy zadośćuczynienia i jadą dalej, a oczywiście mogą realizować tego rodzaju działalność dalej. W związku z tym znowu jest pewna rozbieżność pomiędzy tym, co powinno być, a tym, jak to działa. Dziękuję. Dziękujemy, panie mecenasie. Udało się zmieścić w czasie z pewnymi drobnymi tam odstępstwami, ale bardzo się pan mecenas starał, narysował wizję trochę pesymistyczną. Spójrzmy teraz na ten sam problem od strony obywatela, który kiedy miewa kłopot z dochodzeniem swoich praw, niekiedy zwraca się do Rzecznika Praw Obywatelskich. Mamy na sali doktora Mirosława Wróblewskiego, który pełni ważną funkcję w biurze rzecznika. Chciałem go zapytać, jak od tej strony patrzeć na zagadnienie wolności słowa, o którym mecenas Ślusarek powiedział, że wypacza je mowa nienawiści. Czy rzeczywiście wypacza? Czy rzeczywiście wolność słowa musi doznawać ograniczeń? Czy też być może, tak jak Tocqueville powiedział, trzeba się godzić z różnymi niegodziwościami, aby w ogóle zachować jakoś tę wartość? Czy wolność słowa musi doznawać ograniczeń również na płaszczyźnie prawa karnego? Co się musi i z jakimi problemami zgłaszają się ludzie do rzecznika na tym tle? Bardzo dziękuję przede wszystkim za zaproszenie do udziału w debacie. Oczywiście zakres pytań jest bardzo szeroki. Ja nie wiem, czy tak dobrze sobie czasowo poradzę jak pan mecenas, ale powiem, jeżeli mogę, także dwa słowa teoretycznego wstępu. Mianowicie żadna wolność poza wolnością od tortur nie jest wolnością, która nie może podlegać jakimś ograniczeniom. Rzeczywiście jest tak, że przepisy, które są stanowione ograniczające różne wolności, w tym na przykład właśnie wolność słowa, względu na takie wartości jak cześć, ochronę dobrego imienia, no mogą być ograniczane. Sens w tym przede wszystkim, żeby znalazł tą równowagę ustawodawca, jeżeli nie może znaleźć ustawodawca, żeby znalazł sąd konstytucyjny, czy też sąd najwyższy, w zależności od danego państwa, tą równowagę. Przy czym ta równowaga, i tutaj zgodzę się z panem mecenasem Ślusarkiem, nie jest dana nigdy raz na zawsze. Ona jest w pewnym sensie płynna. Utarło się mówić o Europejskiej Konwencji Praw Człowieka jako żyjącym instrumencie. Tak? Niektórym się nie podoba ta koncepcja, ale większość konstytucji na świecie jest także żyjącym instrumentem. Konstytucja amerykańska jest żyjącym instrumentem, chociaż praktycznie rzecz biorąc nie wprowadza się do niej już poprawek. Ona jest żywym instrumentem dzięki orzecznictwu Sądu Najwyższego. Żyjącym instrumentem jest także polska konstytucja,
nie tylko dzięki aktywności, czy także nie aktywności ustawodawcy, ale dzięki orzecznictwu sądów powszechnych, dzięki orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego. Przy czym nie chodzi tu tylko i wyłącznie o taką... Problem jest taki, że nie chodzi tutaj, bym powiedział, o balansowanie między tak zupełnie prosto rozumianymi wolnościami, które z nich jest ważniejsze. Oczywiście konstytucja zabrania ingerencji w istotę takiego prawa, czyli w istotę na przykład wolności słowa, ale dochodzimy do pewnego konfliktu aksjologicznego, tak? To znaczy wschodzimy ze stricte takiego czysto prawnego poziomu na konflikt dóbr w rozumieniu właśnie wartości, czyli w aksjologii. I stąd się zaczyna pewien problem, że to nie jest, bym powiedział, nie są to pojęcia dane raz na zawsze i stabilne. To, co rozumieliśmy 20 lat temu, jest ma takie samo znaczenie dzisiaj. I myślę, że to, że debata będzie trwać i że będziemy sobie ustalać, bym powiedział, te równowagi w różnych okresach czasu, jest rzeczą oczywistą i będziemy się różnić w swoich poglądach w tym zakresie. Jeżeli już chodzi o pytania pana redaktora dotyczące penalizacji. No tutaj rzeczywiście jest tak, że zarówno polskie prawo prasowe, jak i właśnie kodeks karny zawierają normy, które stanowią sankcje karne o charakterze wolnościowym albo dotyczące pozbawienia wolności. I myślę, że to, za czym nie nadąża nasz system prawny w odniesieniu do generalnie Rady Europy, czyli orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, to jest kara pozbawienia wolności. To znaczy to, że można, wydaje mi się wciąż, i tu jest pewne pole, bym powiedział, do istotnej różnicy poglądów, co jest bardziej efektywne, czy środki cywilne, czy środki karne. Natomiast zgodnie z orzecznictwem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka te niewolnościowe formy, czyli pozbawienie wolności jako penalizacja przekroczenia granic wolności wypowiedzi, no są już passé, to znaczy one są nieproporcjonalne w stosunku do przewin. No i tutaj rzeczywiście istniejące wciąż, tak jak w przypadku przepisów kodeksu karnego, przepisy sankcje przewidujące karę pozbawienia wolności, no były przedmiotem wniosków ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich skierowanych do Trybunału Konstytucyjnego. Rzecznik wyszedł właśnie z tej koncepcji, że wykładnia artykułu 212 dokonana pewien czas temu przez Trybunał Konstytucyjny w pełnym składzie, no nie może się ostać na skutek tego, że po drodze zapadło wiele orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, które stwierdzało, że kara pozbawienia wolności to zbyt dużo w odniesieniu do ograniczenia wolności słowa. I niestety tutaj trzeba powiedzieć, że Trybunał Konstytucyjny nie podzielił tej opinii. Tak? To znaczy tutaj Trybunał w ogóle nie ocenił merytorycznie tego wniosku rzecznika, tylko umorzył postępowanie. Powiedział krótko, raz już Roma locuta causa finita, powiedzieliśmy niestety ten przepis, wykładnia tego przepisu w ocenie Trybunału się nie zmieniła. On jest zgodny z Konstytucją, czy raczej Trybunał stricte powiedział niezgodny z Konstytucją, tylko nie będziemy tego oceniać merytorycznie. Z tym rzeczywiście można polemizować, ponieważ a propos komentowania wyroków Trybunału, ja sobie pozwolę na to powiedzieć, że generalnie Trybunał Konstytucyjny jest dosyć powściągliwy i wstrzemięźliwy, bo to nie tylko 212, ale to także 196 kodeksu karnego, czyli znieważenie religii, dosyć wstrzemięźliwy, jeżeli chodzi o stwierdzenie niekonstytucyjności tych przepisów. I wydaje mi się, że tutaj, jeżeli chodzi o tą stronę, to raczej trudno liczyć na, także w pewnej perspektywie, na zmianę zdania Trybunału w tym zakresie. To oczywiście zawsze ustawodawca ma swobodę podjęcia innej decyzji, ale tutaj myślę, że do dyskusji wciąż pozostaje, i to chciałbym zniuansować, jednak rezygnacja z kary pozbawienia wolności, jeżeli chodzi o przekraczanie granic wolności słowa. Oczywiście
Dyskusja na temat efektywności ochrony dóbr osobistych w środkach cywilnych czy karnych pozostaje. Ja zgadzam się z tą, że justice delayed is justice denied. Ale trzeba pamiętać też o tym, że no nic nie boli, bym powiedział, tak jak kieszeń. I czasem te środki cywilnoprawne są bardziej bolesne nawet od środków karnych. No to jest jakiś, myślę, ważny argument. Co do także pytania pana redaktora odnoszącego się do różnicy w ochronie osób, polityków, osób prywatnych i osób znanych publicznie, no to orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka także dokonuje pewnego niuansowania. Znaczy najmniejszą ochroną prywatności cieszą się osoby, no może nie stricte, nie powiedziałbym politycy, ale osoby pełniące funkcje publiczne, tak? I tutaj oczywiście można ustalać to pojęcie w rozumieniu bardziej konstytucyjnym, w Europejskiej Konwencji. Pewną definicją jest z pewnością kodeks karny wyliczający kategorię funkcjonariuszy publicznych. To są to osoby, które pełnią jakieś funkcje dzisiaj obecnie w aparacie nie tylko państwowym, ale samorządowym. Generalnie mówiąc, funkcjonalnie wykonują jakąś władzę publiczną. I oni, rzeczywiście ich prywatność jest tutaj wymóg jawności, tak, i tego, że opinia publiczna ma interes społeczny w pozyskaniu tych wiadomości jest największy. Oczywiście na drugiej szali są osoby całkowicie prywatne, których wolność powinna być jak najbardziej poszanowana. I po środku jest taka szara, może nie szara, ale taka mniej, bym powiedział, i bardziej precyzowana orzecznictwem niż ustawodawstwem sfera osób, których prywatność no, może być w pewnym stopniu ograniczona. Ja tutaj chciałbym powiedzieć, że Rzecznik Praw Obywatelskich przystąpił do takiej bardzo ciekawej sprawy wszczętej pytaniem prawnym Sądu Apelacyjnego w Warszawie dotyczącej artykułu 13 prawa prasowego. Artykuł 13 ustęp 2 to jest postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Stwierdza, że nie wolno publikować w prasie danych osobowych i wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe, chyba że osoby te wyrażą na to zgodę. Ustęp 3 mówi, że prokurator może lub sąd zezwolić na ważny interes społeczny no i w niej danych osobowych lub wizerunku osób, przed którym toczy się postępowanie przygotowawcze lub sądowe. I Rzecznik Obywatelskich zajął dokładnie 9 listopada stanowisko, że ten przepis w zakresie, w jakim zakazuje publikowania tych danych osobowych osób publicznych, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie karne, mające za cel ich przedmiot publiczny, przedmiot działalność publiczną, jest niezgodny z artykułem 54, czyli ochroną wolności słowa określoną w Konstytucji. Dlaczego? No w ogóle sprawa i pytanie prawne dotyczy no, znanej sprawy instytucji finansującej, inwestującej w złoto i tego, że tak naprawdę tutaj wszczęto przeciwko wydawcy proces o ujawnienie tych danych osobowych prezesa tej firmy. No oczywiście wszyscy wiemy, o kogo chodzi. Pomijam, bym powiedział, kwestie paradoksalne, bym powiedział, wszystkich osób, których anonimizuje się poza pierwszą literą nazwiska, podając imię. Wszyscy przeważnie wiedzą, o kogo chodzi. Ale chodzi tutaj o bardzo istotną rzecz, mianowicie, że powinna opinia publiczna mieć informacje o osobach nie tylko i wyłącznie sprawujących funkcje w aparacie państwowym, ale którzy prowadzą ważną działalność o charakterze gospodarczym, zawodowym, społecznym i w interesie społecznym leży, żeby wiedzieć, jeżeli przeciwko takim osobom toczy się pewnego typu postępowanie karne, o kogo chodzi. To jest może niepodobne, ale była jedno jeszcze zdanie. Kwestia zabezpieczenia powództwa przez zakaz publikacji, gdzie także tam jest przesłanką interes publiczny. Chodzi o to, żeby przestrzec, tak, żeby opinia publiczna wiedziała, że coś złego się dzieje i żeby była w tym zakresie jawność. W tym zakresie wydaje się, że no, przepisy obowiązujące w tym zakresie zbyt mocno chronią właśnie prywatność, a jeszcze bym powiedział, zbyt mocno ograniczają wolność słowa. Ja zdaję sobie sprawę, że nie powiedziałem połowy tego, co chciałem powiedzieć, ale
Tak, postawiłem rzeczywiście zadanie bardzo trudne, wręcz niemożliwe, ale i tak bardzo jestem wdzięczny za wszystkie wypowiedzi, które dotąd padły. Płyną z nich takie oto wnioski, że po pierwsze sankcje karną w postępowaniach związanych z kwestią wolności słowa mamy głównie dlatego, że sądy cywilne są niestety bardzo niewydolne i to przykry wniosek. A ten weselszy jest taki, że konstytucja to jest taki dokument, który jednak ma pewne znaczenie w naszym kraju, o czym warto pamiętać. Teraz czas na mecenasa Łukasza Hojniaka, którego chciałem zapytać o kwestię wolności słowa rozumianej jako wolność wypowiedzi w wymiarze działalności artystycznej. Pan mecenas miał pewne doświadczenie ze sprawami o to ocierającymi się i mamy nadzieję, że trochę o tym opowie. Panie mecenasie, czy artystą jest się korzystającym z tej wolności wypowiedzi jest się zawsze, czy tylko na scenie i kiedy wolno więcej? Czy w obu tych wypadkach wolno tyle samo? Dzień dobry Państwu. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Ja się siłą rzeczy będę odnosił w pewnej części do prawa karnego. Tak zostałem wywołany tutaj na dzisiejszym spotkaniu, ale zanim zacznę, to trochę idąc w sukurs temu, co powiedział pan redaktor. Pamiętam, jakiś czas temu czytałem wypowiedź pana profesora Mirosława Wyrzykowskiego, sędziego Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, który powiedział, że jemu się tak naprawdę, to była puenta całego wywiadu, opowiadał o swoim postrzeganiu prawa, o tym, jaka była jego kariera zawodowa. I na końcu tego wywiadu padły takie bardzo interesujące słowa, które myślę, że dzisiaj warto powtórzyć i to z dużym, silnym akcentem. A mianowicie słowa, że jemu wszystko kojarzy się z konstytucją. Te słowa dzisiaj, moim zdaniem, brzmią dwukrotnie bardziej silnie. W związku z powyższym ja sobie pozwoliłem również do Państwa przyjść dzisiaj z tym oto dokumentem. Od niego zacznijmy. Ja wbrew tym, jak już mówimy o przestrzeni publicznej, wbrew memom, które krążą po sieci, nie wierzę w to, żeby konstytucja przeszła z działu prawo do działu publicystyka. I mimo wszystko, proszę Państwa, dostrzegam tam bardzo istotne, bardzo ważne, to już za daleko, fantastyka za daleko posunięta. Bardzo ważne wolności. Jedną z tych wolności, proszę Państwa, oktrojowaną w artykule 73 jest właśnie wolność do wypowiedzi artystycznej. Słusznie mówi pan dyrektor, faktem jest to, że żadna wolność nie jest wolnością absolutną. I słusznie, że ustrojodawca na takim stanowisku staje. Więc od razu odpowiadając na takie pierwsze, najdalej idące pytanie, czy artyście wolno wszystko? Nie wolno. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości. Czy artyście wolno więcej? Myślę, że tak. Dramat z tak postawionym pytaniem polega na tym, że odpowiedź na nie wymaga od razu poszukiwania zakresu tegoż więcej. Co to jest to więcej? Na gruncie prawa karnego, proszę Państwa, sprawa jawi się bardzo skomplikowanie, niestety. Zacznijmy od tego, że prawo karne, i to jest absolutnie pewien dogmat, który ja zawsze przekazuję, choćby w pracy akademickiej. Prawo karne to jest środek ultima ratio. Znaczy, to nie jest tylko decyzja ustawodawcy, kiedy umieści dane zachowanie w regulacji prawnokarnej, ale to też jest potem decyzja sądu, czy skorzysta z prawa karnego, czyli jak oceni ewentualne wypełnienie znamion przestępstwa. Powiedziawszy, że jest to środek ostateczny, z tego płyną pewne wnioski, że ta wykładnia prawa karnego powinna być wykładnią zwężającą, że prawo karne powinno ingerować tylko wtedy, kiedy rzeczywiście jest to niezbędne. Jak ono ingeruje w świat artystów? No to trochę znowu wywołane do odpowiedzi w tym przedmiocie. Najdobitniej chyba ostatnio było widać na przykładzie właśnie artykułu 196 i kazusu obrazy uczuć religijnych. Sprawa, która zawisła przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przypuszczam, że niektórzy z Państwa mieli okazję gdzieś się zetknąć z komunikatami związanymi z tą sprawą dotycząca jednej z piosenkarek, artystek, które funkcjonują w naszej przestrzeni publicznej, która została skazana właśnie z tego przepisu. Problem z artykułem 196, czyli z tą obrazą, o czego też nawiązywał pan prezes, jest też i taki, że ono zawiera po pierwsze kryteria nieostre, o czym za chwilę, ale
Po drugie, i to chyba najistotniejsze, nasz ustawodawca, dość konserwatywny i chyba z pamięcią historyczną dobrze zakorzenioną, przepisywał normy artykułu 196, dając jej tylko inną lokatę w kodeksie karnym, sukcesywnie od roku 1932. Ona przechodziła 62, 69, 97 tak naprawdę. W samym tym zdarzeniu nie ma niczego zdrożnego. Problem tylko polega na tym, że czemu innemu służył ten przepis w okresie międzywojennym, kiedy Polska była tak naprawdę tyglem kulturowym, także tyglem religijnym. I kiedy iskra na tej beczce prochu mogła doprowadzić do zdarzeń zupełnie nieprzewidywalnych, czego nie z perspektywy polskiej, nie z literatury polskiej, ale no konsekwencją były potem lata wojenne, a innym jest krajem zupełnie dzisiaj. I temu, czemu służył ten przepis w dawnych czasach, służy dzisiaj artykuł 256, czyli artykuł, który penalizuje, i z tym się od razu powiem, zgadzam, tak zwaną mowę nienawiści. Ale co to jest mowa nienawiści? To nie jest tylko złe, negatywne, nawet znieważające stwierdzenie. To jest takie słownictwo, to są takie zachowania, które de facto konfliktują ze sobą grupy społeczne na różnym tle. I to rzeczywiście jak najbardziej powinno być ścigane z całą surowością. Jest to zachowanie ze wszechmiar niebezpieczne, groźne, które może doprowadzić do daleko idących niepożądanych skutków. Jeżeli chodzi o artykuł 196, jeżeli chodzi o jego konstytucyjny aspekt, niewątpliwie jest tak, że Trybunał 6 października orzekł, iż przepis ten pozostaje w zgodzie z wzorcami konstytucyjnymi. Z jednym zastrzeżeniem, pozostał tutaj zgodny z tą linią, o której powiedział pan dyrektor, mianowicie kara pozbawienia wolności do lat 2, Trybunał to zasygnalizował, jest karą nieadekwatną. Należy się spodziewać, że gdyby taka skarga została wniesiona w przypadku wymierzenia takiej kary, tutaj byliśmy poza zakresem skargi, to Trybunał mógłby się nad tym pochylić ze skutkiem pozytywnym. Natomiast czy w mojej ocenie ten przepis powinien pozostawać w kodeksie karnym? Na dzisiaj to jest już właściwie tylko i wyłącznie decyzja ustawodawcy, bo na jedną ingerencję nie możemy liczyć. Tak się przynajmniej wydaje. Uważam, że nie. Akurat w tym przypadku uważam, że zdecydowanie bardziej adekwatnym środkiem ochrony i koniecznym zresztą powinna być sprawa cywilna. Przy czym powiedzmy sobie jasno, tutaj troszeczkę niezgody w stosunku do tego stwierdzenia, że sankcja karna jest z uwagi na to, że nieefektywna jest sankcja cywilna. Te dwie rzeczy w ogóle nie powinny ze sobą w związku. Faktycznie jest tak, że strony często wybierają spór karny, uznając go za a. tańszy, no bo oskarżyć można i to za darmo, tak? A żeby odpowiedzialność ponieść za fałszywe oskarżenie, to raczej się nie zdarzy. Dwa, teoretycznie szybszy, ale chyba praktycznie też, bo mimo wszystko karne kończą się jednak teraz szybciej. Niemniej jednak to nie może być żadnym wytłumaczeniem dla funkcjonowania tego przepisu. Co do tego ja nie mam się wątpliwości. Kwestia uczuć jest kwestią wysoce, wracam do tego, o czym powiedział w sobie wstępnym pan prezes Trela, jest sformułowaniem wysoce nieostrym. Dość powiedzieć, że w tej sprawie, w której reprezentowałem skarżącą przed Trybunałem Konstytucyjnym, to może uciekać opinii publicznej, jest to warte podkreślenia. Słowa, które padły, padły w wywiadzie, które było opublikowane następnie także w internecie. Więc zakres odbiorców tych słów był stosunkowo szeroki. Proszę państwa, ile osób poczuło, że ich uczucia są dotknięte? Dwie. Dwie osoby poczuły, że ich uczucia są dotknięte. Czym mogły poczuć? Mogły. Ja tego nie neguję. Ale czy dla tak wąskiego spektrum podmiotowego potrzebne jest to, aby ingerować aż na gruncie prawa karnego, mam co do tego pewne wątpliwości. Ja też nie ukrywam, wchodząc w pewną dyskusję, która tutaj nam się już wywiązuje, że jest problem na gruncie prawa karnego z kontratypem działalności artystycznej. Bo często obrona idzie w tym kierunku, już na gruncie samej sprawy karnej. To, co robiłem, to, co robiłam, to był przekaz artystyczny. Jeżeli by przyjąć taki kontratyp, czyli powiedzieć, to nie jest działanie bezprawne, to trzeba by było wypracować kryteria, pomijając, że nie jest to w ustawie, tylko byłoby to w orzecznictwie sądowe, cóż to jest ten artyzm.
I problem polega na tym, że nie ma, i tu się chyba rozbija tak naprawdę klucz całego problemu, nie ma skutecznych metod weryfikacji na gruncie postępowania, które pozwoliłyby na wprowadzenie tego kontratypu. No bo proszę Państwa, czy wprowadzimy opinię biegłego, który powie, to jest artysta? No chyba nie. Poza tym, kto ma tego biegłego ocenić? Jeżeli sąd go ocenia, to jaki to kontratyp tak naprawdę? I kto jest artystą? Czy wprowadzimy kryterium działalności artystycznej, jej pewnej stałości? No chyba nie. Wielu sławnych malarzy nigdy nie było, czy nie tworzyło stale. To były czasami incydentalne zupełnie działania, czasami w ogóle byli dostrzeżeni po latach. To by nie wystarczyło, proszę Państwa. A jeszcze na koniec przewrotnie powiem, słyszę doskonale, a jeszcze na koniec przewrotnie powiem i obiecam, że to będzie puenta, że z kontratypem pozaustawowym działalności artystycznej jest jeszcze i ten problem, że są artyści, którzy wręcz chcą działać na pograniczu prawa karnego, bo w ten sposób prowokują do dyskusji. Więc wprowadzenie kontratypu czasami byłoby kontrskuteczne do zamiaru, który artysta osiąga. Nie rzecz więc w kontratypie, ile raczej w rozsądnym stosowaniu tych przepisów prawa karnego, które ustawodawca wprowadził. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. A mnie się przypomniała nieśmiertelna anegdota o tym, jak profesor Abraham dyskutował z profesorem Makarewiczem, kiedy wprowadzano do kodeksu karnego polskiego przepis dotyczący obrazy uczuć religijnych. Przypomnijmy, że on zaczynał się słowami, kto publicznie Bogu bluźni, podlega karze do już nie pamiętam ilu lat. No i kiedy proponował to profesor Makarewicz, twórca kodeksu karnego przedwojennego, profesor Abraham mu powiedział, ja bym pana Boga do kodeksu karnego nie mieszał. Ale niestety profesor, albo stety, trudno powiedzieć, no, profesor Abraham tutaj nie został wysłuchany i w głosowaniu inny był wynik. Dziękujemy panie mecenasie. Teraz chciałbym się zwrócić, nie mogę mówić jak prezydent w liczbie mnogiej, chciałbym się zwrócić do pana prezesa Sałajewskiego z pytaniem o rolę prawników w postępowaniach dotyczących wolności słowa. Prawnik ma być pomocą dla obywatela, który nadużyciem wolności słowa może być pokrzywdzony. Może też sam być sprawcą takiego nadużycia, a sprawa sądowa zwykle kończy się przesunięciem granic dotychczas ustalonych lub też potwierdzeniem tych, które już znaliśmy. Czy w interesie klienta, a tak przecież musi jego pełnomocnik występować, można żądać ograniczenia prawa do wolności słowa? Na ile, jak to już mówił pan prezes Trela, pełnomocnik ma być tutaj rzecznikiem prasowym swojego mandanta? Bardzo dziękuję, proszę Państwa, za zaproszenie do tej debaty. I tak trochę wzorem moich poprzedników, zanim udzielę odpowiedzi na to pytanie, które pan redaktor był uprzejmy zadać, trzymając się czasu i tego, że pan przypadkiem nie musiał tej swojej paskudnej roli wykonać i nadużyć słowa w tym zakresie, czy wolności wypowiedzi, to postaram się to zrobić bardzo syntetycznie. Otóż pan doktor Hojniak przed chwilą wspomniał, mówiąc o artystach, że nie wolno im na pewno wszystkiego, ale sądził, i to jest zapewne prawda, że wolno im nieco więcej, tylko o to więcej chodzi, żeby to zdefiniować. Podobnie jest z prawnikami. Tutaj nawet mamy pewnego rodzaju normowania wskazujące na to, że prawnikowi profesjonalnemu wolno więcej. Wolno więcej, ale nie wszystko, nie wszędzie i nie w każdym czasie. I powiem szczerze, że to jest pewnego rodzaju jakby już konkluzja mojej wypowiedzi, którą poczyniłem na początku, więc to jest trochę przewrotny sposób wypowiadania. Teraz postaram się to nieco rozwinąć i odpowiedzieć wówczas na pańskie pytanie, panie redaktorze. Otóż mogłoby wynikać z pańskiego pytania, że będąc pełnomocnikiem, obrońcą, oskarżycielem, oskarżyciela prywatnego, prawnik profesjonalny, tego pokrzywdzonego mówiąc krótko, staje się jakby stronnikiem ograniczania wolności słowa. Prawda? Powstaje więc pytanie, czy rzeczywiście tak można mówić. Bo on realizuje też pewną misję. Misją prawnika jest interes klienta, ale jest też prawo. Wobec powyższego to jest bardzo złożona odpowiedź na to pytanie, bo zależy też jeszcze, w której roli występuje. Sam pan był uprzejmy zwrócić uwagę, że mogę być tym, który broni, mogę być tym, który skarży, pomaga w skarżeniu, mogę być tym, który dochodzi
czegoś na gruncie chociażby naruszenia pewnych dóbr osobistych i mogę być wreszcie tym, który twierdzi, że te dobra nie zostały naruszone albo pomaga temu, który twierdzi, że te dobra naruszone nie zostały. I tu się od razu odniosę do nawet dyskusji nad artykułem 212 Kodeksu Karnego, ponieważ on jest pomieszczony, proszę Państwa, w rozdziale, który mówi o czci i nietykalności cielesnej. Powstaje więc interesujące pytanie, dlaczego ustawodawca, jaka racja przemawia za tym, że ten przepis, artykuł 212, mówiący o zniesławieniu, jest umieszczony w rozdziale, który w następnych przepisach mówi o nietykalności cielesnej. Wywodzę sobie na użytek tej debaty i taki wniosek, że jeżeli coś rani, to znaczy trzeba tego, że tak powiem, dochodzić czy bronić przed tym ranieniem w sposób bardziej doniosły niż w sytuacji, kiedy nie rani. Cześć jest również dobrem osobistym, pomieszczonym w kodeksie cywilnym. A więc mamy do czynienia jednocześnie z dobrem osobistym, ale jednocześnie z czymś, co w przypadku, kiedy jest naruszone, rani. Wobec powyższego wszystko to, co zapobiega poprzez penalizację ranieniu, wydaje się być nie do końca nieuzasadnione. Ja w tym momencie nie chcę być mediatorem pomiędzy panem prezesem Trelą i tymi spośród kolegów, którzy się już wypowiedzieli, którzy jakby wskazują na celowość utrzymywania jeszcze przepisu artykułu 212 w kodeksie karnym. Ale chcę powiedzieć, że jest pewne ale, to znaczy, że w sytuacji, gdyby tego przepisu miało nie być, to czy wszyscy potencjalni korzystający z wolności mieliby mieć identyczną sytuację, czyli ten komfort braku odpowiedzialności karnej i co ponadto. I tutaj powiem tak, ponieważ jesteśmy w gronie akurat prawników i przedstawicieli mediów, to ja rozumiem tak. Oczywiście skłonny byłbym powiedzieć i nawet jako profesjonalny prawnik, który może występować w jakiejś roli związanej z tym przepisem, że on może byłby niepotrzebny. Ale jednak w sytuacji, w odniesieniu do pewnych grup potencjalnych interesariuszy wolności wypowiedzi musiałby być czymś zastąpiony. Albo zastąpiony innego rodzaju odpowiedzialnością. A jeżeli nawet ona występuje na gruncie normatywnym, to powinna być bardziej egzekwowana. Mówię o odpowiedzialności dyscyplinarnej. I tu przechodzę na to, co wolno prawnikowi. Prawnikowi wolno więcej. Jak powiedziałem, nie wszystko, nie wszędzie, nie w każdym czasie i nie będę teraz tutaj cytował przepisu, bo czas by na to nie pozwolił, ale też jest zwolniony z odpowiedzialności karnej, czyli to ryzyko odpowiedzialności karnej jest wyłączone, ale jednak ta odpowiedzialność dyscyplinarna prawnika czasami jest większą dolegliwością niż karna, ponieważ może się wiązać z ograniczeniem możliwości wykonywania zawodu, a sądzę, że dla profesjonalisty zawód jest rzeczą rzeczywiście szczególną. Dlatego też ochrona możliwości wykonywania zawodu powinna być bardzo ważną rzeczą i ci, którzy są zawodami zaufania publicznego również, a i do takich są zaliczani, powinni wiedzieć, że wolno im być może więcej, tak jak prawnikowi, być może nie w każdej okazji, być może nie w każdym czasie, ale jeżeli tą granicę, bo o granicach tutaj mówimy, przekroczą, to odpowiedzialność będzie poważna. Dlatego też sądzę, że jest to kwestia również pewnej kultury, a więc to nie jest tylko kwestia prawa, tylko tak jakby uprzejmie powiedzieć pan mecenas Ślusarek na początku, prawo jest w tych sytuacjach dość lakoniczne, ale żyjemy w określonych okolicznościach. W określonych okolicznościach i ponieważ widzę, że pan redaktor się już tutaj zbliża do tej paskudnej wypowiedzi, której nie chciałby poczynić, ani ja nie chciałbym go do niej prowokować, to powiem tak, to jest, proszę państwa, jeszcze raz powtarzam, moja konkluzja. Prawnik nie jest stronnikiem ograniczania wolności. Prawnik jest, działa w interesie swojego klienta, ale też w ramach pewnego ładu prawnego. Sądzę, że na temat ładu prawnego będę miał okazję jeszcze powiedzieć, ponieważ jak wiem, przypisana mi została jeszcze jedna rola w czasie tego spotkania. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Teraz czas na przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ja wiem, adwokaci, radcy prawni to również są organizacje w pewnym sensie pozarządowe. Nie mówię o Rzeczniku Praw Obywatelskich. Z natury rzeczy. Zwracam się do pani Doroty Głowackiej z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka z pytaniem o wyzwania na przyszłość. Jak już mówił dyrektor Wróblewski na samym początku,
wolność słowa jest pewną wartością definiowaną jakby nieustannie. I jak w przyszłości będzie nasza praktyka w tej dziedzinie ewoluować? Ewoluować, trudne słowo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Zanim przejdę może do sedna sprawy, powiem tylko krótko, czym się zajmuje Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce, czyli program Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, w którym ja pracuję. To jest program, który zajmuje się problematyką wolności słowa, zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w internecie. I no, przede wszystkim angażujemy się w indywidualne sprawy dziennikarzy, ale też dziennikarzy obywatelskich, blogerów, czasami artystów. Zarówno na poziomie krajowym, jak i prowadzimy sprawy przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Prowadzimy też działalność edukacyjną, rzeczniczą, właśnie w obszarze wolności słowa. I może zanim przejdę do tych nowych wyzwań, temu będzie poświęcone moje wystąpienie, tylko krótko chciałam się odnieść do problemu 212. Już nie będę mówić o argumentach za czy przeciw, powiem tylko, jakie jest obecne stanowisko Fundacji Helsińskiej w tym zakresie. Prawdą jest, że Fundacja parę lat temu prowadziła dosyć szeroko zakrojone działania, które zmierzały do, które miały doprowadzić do depenalizacji. W ramach tych działań była prowadzona między innymi kampania społeczna, stąd pewnie takie poczucie, że no, wtedy o naszych działaniach było głośno. Niestety, mimo wielu prób, nie udało się nakłonić, no, krótko mówiąc, zabrakło woli politycznej do tego, żeby zaszły w tej dziedzinie jakieś zmiany, ale nasze stanowisko w tej kwestii się nie zmieniło. Tyle tylko, że w tej chwili przerzuciliśmy trochę siły na front pracy organicznej i po prostu angażujemy się w indywidualne sprawy. Przede wszystkim w takie, w których przepis artykułu 212 jest rzeczywiście wykorzystywany do tłumienia uprawnionej krytyki, bo takie sprawy ciągle do nas trafiają. Też niestety odnosimy ciągle sukcesy w tej dziedzinie przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, bo chociaż rzeczywiście chyba jest tak, że polskie sądy w coraz większym stopniu uwzględniają standardy strasburskie w zakresie artykułu 10 właśnie w swoim orzecznictwie, no to mimo wszystko zdarza nam się wciąż wygrywać sprawy przed Trybunałem Strasburskim, takie, w których dziennikarze, nie tylko, zostali skazani z artykułu 212 i ostatnia taka sprawa, wyrok z tego roku, Maciejewski przeciwko Polsce, no taka sprawa, w której jakby cały problem stosowania tego przepisu, wszelkie uciążliwości, nieproporcjonalna odpowiedzialność i sankcje, które spotkały dziennikarza, jakby na przykładzie tej sprawy dość dobrze to widać. I jeszcze ostatnie zdanie na ten temat. Też wydaje mi się, że nie można patrzeć na problem ograniczenia wolności słowa z perspektywy gazet ogólnopolskich tylko z perspektywy tabloidów. To znaczy jest tak, że jakby rzeczywiście my też mamy świadomość tego, że tabloidy w sposób notoryczny naruszają zasady etyki dziennikarskiej, że właściwie systemowo nadużywają wolności słowa i w dodatku wliczają wszelkie negatywne konsekwencje, między innymi finansowe, w ryzyko zawodowe. Ale my też mamy trochę inną perspektywę, mianowicie te przepisy są z naszego punktu widzenia groźne na przykład dla prasy lokalnej. Tam sytuacja wygląda zupełnie inaczej. To są kilkuosobowe redakcje, a jednocześnie też decydenci na poziomie lokalnym. Powiedziałabym, że jakby w ich przypadku ta tak zwana zasada grubszej skóry jeszcze nie do końca się przyjęła. Na poziomie lokalnym mimo wszystko politycy, takie mam wrażenie, są nadal nieco bardziej wrażliwi na krytykę niż to jest na poziomie centralnym. Stąd też no, chętnie korzystają czy z przepisów o zniesławieniu, czy z ochrony dóbr osobistych, domagając się na przykład ogromnych zadośćuczynień czy odszkodowań, które no jakby są oczywiście niemożliwe z perspektywy takiej redakcji lokalnej, są niemożliwe do zapłacenia i rzeczywiście działają na dziennikarzy lokalnych mrożąco. Przechodząc do nowych wyzwań, ja chciałam powiedzieć o takich wyzwaniach, które mają charakter prawny, bo my się też oczywiście liczymy z tym, że w niedługim czasie mogą się pojawić różne nowe wyzwania też o charakterze politycznym, związane na przykład z planowaną reformą mediów publicznych, ale chciałam się skupić na problemach prawnych, bo wydaje mi się, że to są te zagadnienia, które są bardziej, znaczy stanowią taką bardziej wspólną płaszczyznę dla prawników i dziennikarzy, czyli to są problemy, z którymi zarówno przedstawiciele profesji dziennikarskiej, jak i prawniczej mają się możliwość spotkać w swojej codziennej pracy. I jeśli chodzi o sprawy, które do nas trafiają, to są to przede wszystkim sprawy związane z rozwojem komunikacji internetowej.
I one w dużej mierze wynikają z niedostosowania obecnych przepisów do realiów internetowych. Przede wszystkim z niedostosowania ustawy prawo prasowe i zaraz powiem konkretnie, co tutaj mam na myśli. No ale generalnie problem jest taki, że nie do końca wiadomo, do których publikacji w internecie, czy do których stron internetowych, serwisów ta ustawa się powinna stosować, a do których się nie powinna stosować. W związku z tym nie wiadomo, kto podlega obowiązkom i kto może korzystać z praw, które tam są zapisane, a kto nie. I przykładem sprawy, w której dosyć dobrze widać, że to jest problem, jest sprawa takiego portalu Wikiduszniki, którą się obecnie zajmujemy. To jest blog prowadzony w sposób anonimowy przez osoby, które nie są zawodowymi dziennikarzami. To są ludzie, którzy mają swoje jakby odrębne kariery zawodowe. Natomiast oprócz tego prowadzą właśnie portal, na którym przede wszystkim dyskutują różne sprawy związane z lokalną polityką, też różne sprawy społeczne. I chcę podkreślić, że przynajmniej na tę chwilę nie ma żadnych przesłanek, żeby twierdzić, że bo to jest portal krytyczny w stosunku do lokalnych władz. To też nie ma wątpliwości, ale nie ma przesłanek, żeby twierdzić, że ich publikacje wykraczają poza granice dopuszczalnej krytyki, w tym sensie, że nie toczyło się przeciwko nim żadne postępowanie karne czy cywilne w związku z treściami, które są publikowane na blogu. Toczy się natomiast przeciwko nim postępowanie związane z brakiem rejestracji. Wójt, który już w tej chwili były wójt, który jest bohaterem niektórych krytycznych publikacji, które się pojawiają na tym blogu, złożył zawiadomienie właśnie w oparciu o przepisy prawa prasowego, które mówią o tym, że każdy dziennik i czasopismo powinno zostać zarejestrowane, a za niedopełnienie tego obowiązku grozi odpowiedzialność z zakresu prawa wykroczeń. Do całkiem niedawna była to jeszcze odpowiedzialność karna. To się szczęśliwie kilka lat temu zmieniło. Ten blog to jest taki typowy przykład strony, która trudno ją nazwać hobbystyczną, bo teoretycznie porusza takie tematy, które mogłaby poruszać lokalna prasa, która notabene na tym rynku nie funkcjonuje, więc oni trochę wypełniają tę lukę. No, z drugiej strony nie są to profesjonalni dziennikarze, w dodatku oni świadomie publikują to w sposób anonimowy, twierdząc, że ponieważ niektórzy z nich pracują w organizacjach społecznych, inni pracują z kolei w jakichś organizacjach samorządowych, mają świadomość, że gdyby pisali tam pod swoim własnym imieniem i nazwiskiem, mogłoby to ich narazić na jakieś nieprzyjemności. I teraz tak, dlaczego właściwie mieliby się nie zarejestrować? To nie jest zbyt skomplikowana procedura, wystarczy złożyć wniosek do sądu. No oni świadomie nie chcą tego robić, dlatego że rejestracja wiąże się z ujawnieniem przynajmniej redaktora naczelnego i wydawcy. Jeżeli by się zarejestrowali, to znaczy musieliby, po pierwsze ich dane byłyby dostępne w tym rejestrze, ale przyjmijmy, że oni by sami uznali, że są dziennikiem, musieliby również opublikować na swoim portalu stopkę prasową, w której ujawnialiby, kto jest redaktorem naczelnym i wydawcą tego portalu. No oni nie chcą tego robić i ta rejestracja, pytanie, czy ten proces jest tak naprawdę próbą odwetu za krytycznej rejestrację, czy właśnie próbą dotarcia do tego, kto stoi za tym portalem. Tak czy inaczej, jeszcze raz podkreślę, publikacje, które tam się znajdują, nie są i nie były przedmiotem żadnego postępowania o zniesławienie czy ochronę dóbr osobistych. Okej, to bardzo krótko jeszcze może po prostu wymienię te inne nowe wyzwania, które wydaje mi się, że są w tej chwili najistotniejsze. Wolność słowa, a tak zwane prawo do bycia zapomnianym. To jest temat, z którym się stykamy coraz częściej, przy czym prawo do bycia zapomnianym nie w rozumieniu takim, w jakim było używane w kontekście słynnego wyroku z zeszłego roku, tak zwanego Google Spain, czyli usuwania linków z wyników wyszukiwania w wyszukiwarkach internetowych, tylko generalnie w szerszym ujęciu, czyli próby usuwania czy ograniczania dostępności informacji na temat jednostki w internecie. I my tu z kolei w tym kontekście spotykamy się coraz częściej z takim zjawiskiem wywierania presji na dziennikarzy przez różne osoby, firmy, usuwania archiwalnych publikacji dostępnych na stronie internetowej, właśnie dlatego, że one są z różnych powodów niewygodne. I to dotyczy czasami publikacji, na przykład w stosunku do których jakiś czas później sąd orzekł, że znajdują się tam informacje naruszające dobro osobiste, ale to dotyczy to też informacji, które są całkowicie zgodne z prawem, czyli oddają jakiś stan rzeczy, który istniał ileś tam lat temu. I być może w tej chwili sytuacja się zmieniła, natomiast te publikacje mają wymiar historyczny, ale z jakiegoś powodu są niewygodne dla osób, których dotyczą i one próbują je usuwać. I mamy na szczęście orzecznictwo i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale też orzecznictwo sądów krajowych, w których
w których ten problem się pojawia i tam są jasne wytyczne dla dziennikarzy, że niekoniecznie muszą reagować w ten sposób na tego typu żądania. Znaczy niekoniecznie muszą usuwać te artykuły. Istnieje natomiast czasami konieczność, żeby zaingerowali w tę archiwalną treść o tyle, znaczy w taki sposób, żeby na przykład umieścili jakąś dodatkową informację, czy aktualizację, czy ewentualnie sprostowanie błędnych danych. W każdym razie niekoniecznie trzeba te artykuły usuwać. Raczej standardy zmierzają w tym kierunku, że trzeba tę treść zaktualizować, czy umieścić odniesienie na przykład do wyroku, który się do danej sprawy odnosił. Ostatnia rzecz. Wspólna zresztą dla i prawników, i dla dziennikarzy. Ochrona tajemnicy zawodowej w kontekście rozwoju nowoczesnych technologii, w tym też rozwoju internetu. Mam tutaj na myśli przede wszystkim kwestie i konsekwencje tak zwanej masowej inwigilacji i tego, jak dziennikarze, ale to tak jak mówię, dotyczy też prawników w kontekście ich tajemnicy zawodowej, mogą się przed tym zabezpieczyć. Tylko chcę powiedzieć, że jedno drobne ogłoszenie, że dokładnie dziś ruszy nasza akcja crowdfundingowa, która służy temu, żeby przygotować taki przewodnik właśnie głównie dla sygnalistów, ale też dla dziennikarzy w kontekście właśnie ochrony dziennikarskich źródeł informacji. Akcja Wiem i Powiem, którą realizujemy przy pomocy platformy Polak Potrafi i będziemy za pomocą tej platformy zbierać środki na to, żeby móc taki przewodnik, który pomoże się poruszać dziennikarzom, osobom, które ewentualnie rozważają ujawnienie jakichś nieprawidłowości w interesie społecznym, żeby pomóc im zrozumieć, jakie mają prawa i obowiązki. Bardzo dziękuję. Dziękujemy, chętnie przeczytam. Pewnie też coś dorzucę. Zaczęliśmy moduł dziennikarski, że tak się wyrażę, w naszej debacie. Kilka zahaczeń o prawo prasowe już mieliśmy, dlatego zwracam się do redaktora Ewy Wanat z pytaniem o ustawę prawo prasowe z roku 1984. W zawodzie są już dziennikarze, którzy nie urodzili się jeszcze wtedy, gdy to prawo było uchwalone. Chciałem panią zapytać, jak pani myśli, czy dziennikarze jeszcze w ogóle pamiętają o tym przepisie, bo są takie dni i takie historie opisywane w prasie, słyszane w radio czy w telewizji, które każą mi zastanowić się, czy w ogóle autor takiego materiału prasowego coś zaglądał do tej ustawy i czy w ogóle się nią przejął. Czy może powinniśmy funkcjonować my, dziennikarze, na zasadach ogólnych, bez szczególnych tutaj ustaw pisanych właśnie dla nas, tylko że z tego wynikałaby też konsekwencja w postaci nieposiadania prawa do jakiejś tajemnicy zawodowej, do domagania się informacji w różnych urzędach. I druga kwestia, o którą też chciałem zahaczyć, wiem, że nie będzie łatwo, pluralizm w mediach, rozumiany w ten sposób, jak bardzo dziennikarz musi się natrudzić, aby naprawdę przekazać wszystkie strony jakiegoś konfliktu. Czy widzenie tego problemu z perspektywy wolności słowa ułatwia, czy też utrudnia zadanie? To ja zacznę może od tej drugiej części, z tym, że może nie wprost. Z moich doświadczeń bycia dziennikarką od 24 lat, a szefem różnych redakcji, redaktorem naczelnym, dyrektorem programowym od mniej więcej 15, w mediach zarówno komercyjnych, jak i publicznych, czy też raczej państwowych, bo myśmy właściwie nigdy nie mieli mediów publicznych i nie mamy. One zawsze były, są i zapewne nadal będą państwowe. Wynika, i to były również media lokalne, jak i centralne, że tak powiem, czyli warszawskie, czy takie bardziej ogólnopolskie, wynika, że parafrazując pewnego byłego ministra, wolność słowa istnieje w Polsce tylko teoretycznie. No nie tak do końca, ona oczywiście istnieje z punktu widzenia dziennikarza w pewnych płynnych granicach. Wolność słowa w Polsce jest płynna, to nie jest żadna stała kategoria, to wszystko zależy od kontekstu, jest wartością niezwykle relatywną. Ona trochę inaczej wygląda w mediach lokalnych, trochę inaczej wygląda w Warszawie, trochę inaczej wygląda w mediach komercyjnych, trochę inaczej w mediach państwowych, trochę inaczej w mediach
takich bardziej bulwarowych, inaczej w tych, które uważają się za mainstream czy za poważne, trochę inaczej w mediach lewicowych, a trochę inaczej w mediach prawicowych. W każdym z tych obszarów, one czasami się, to są czasami zbiory, które się jakoś zahaczają, czasami są zupełnie odrębne. W każdym z tych obszarów wolność słowa jest rozumiana zupełnie inaczej albo trochę inaczej i właściwie nie ma jednej definicji, którą można by było wolność słowa dla dziennikarzy, czy też tak jak to powinno być przez dziennikarzy rozumiane, określić. To, co jest najbardziej, co jest wspólne dla większości mediów i co jest największym zagrożeniem dla tej różnie rozumianej wolności słowa, to są wszelkiego rodzaju naciski albo właścicielskie, głównie właścicielskie, ale też naciski różnych, no, zwłaszcza jeżeli chodzi o media państwowe, ale to się również zdarza w mediach prywatnych, naciski różnych sił politycznych, które akurat mają wpływ na obsadzanie stanowisk w tych mediach, na przepływ pieniędzy, reklam do tych mediów, na stanowienie różnego rodzaju prawa, które mediów dotyczy, te naciski. Ja właściwie się nad tym zastanawiałam, jaka jest taka główna zasada tych nacisków, to znaczy jak najgłębiej tam zajrzeć, co jest korzeniem tego, że takie naciski się pojawiają. I tak naprawdę to są w większości bardzo też subiektywne uczucia, odczucia, kwestie światopoglądowe, przekonania głębokie lub mniej głębokie różnych ludzi, poszczególnych jednostek ludzkich, które akurat w tym momencie znalazły się w pewnym miejscu, które mogą o czymś decydować, najczęściej o pieniądzach oczywiście i o stanowiskach, czyli o już takim materialnym wymiarze. Nie ma czegoś takiego, jak ja mam takie wrażenie, właśnie wynikające z mojego doświadczenia zawodowego, jak pewien rodzaj standardów, na które byśmy się wszyscy dobrowolnie umówili, na które by się umówili ludzie, którzy mają wpływ na różne rzeczy w Polsce i o pewnych rzeczach decydują. Może to zależy, a nie chcę się za daleko zagłębiać, ale generalnie chodzi o standardy, o jakąś taką społeczną umowę, o przestrzeganie tych standardów dobrowolne, bo to nie jest kwestia tylko przestrzegania przepisów prawa czy prawa prasowego, bo one też bardzo często są na tyle elastyczne, że można je w różny sposób interpretować. Jak wiemy, w ogóle nie trzeba ich przestrzegać, jak ostatnio możemy to obserwować, nic się złego nie dzieje w sumie. Piorun z nieba na nikogo jeszcze nie spadł. Więc te standardy w Polsce nie istnieją. Taki prosty przykład. Na przykład w Niemczech prezes telewizji ARD, która jest telewizją publiczną niemiecką, no to było parę lat temu, ale myślę, nie jestem pewna, być może nadal jestem prezesem, a może przyszedł na emeryturę, bo już wtedy był starszym panem. Jak go poznałam jakieś chyba 5 czy 6 lat temu, był tym prezesem tej telewizji 18 rok. W tym czasie zmieniło się 4 prezydentów i chyba 6 rządów. I to raz rządziła tam Chadecja, raz socjaldemokracja, bardzo różnie to bywało. I on nadal był prezesem, ponieważ on był wybierany przez, są ośrodki regionalne tej telewizji i tam jest taka zasada, że prezesa wybierają te ośrodki regionalne, odbywa się po prostu głosowanie. Pracownicy telewizji wybierają w głosowaniu prezesa, głównego prezesa telewizji. On nie jest mianowany, nie jest wybierany w konkursie przez Radę Nadzorczą, jest wybierany spośród pracowników na tego, który będzie głównym szefem i 18 lat, ponieważ dobrym był prezesem i dobrze prowadził firmę, więc 18 lat był tym prezesem i zmiany polityczne w żaden sposób tej firmy nie dotyczyły. On też mówił o naciskach i o tym, że właściwie jego rola bardzo często polega na tym, żeby być pewnym takim katalizatorem, buforem, ścianą pomiędzy politykami, zwłaszcza a poszczególnymi redakcjami czy dziennikarzami, no ale, nie, ale miał pełną swobodę i komfort tego, że jeżeli tym naciskom nie ulegnie,
no to nic się w jego sytuacji życiowej nie zmieni. Nadal będzie prezesem, ponieważ to nie politycy decydują o tym, że on tym prezesem jest. Będzie mógł spłacać kredyty i nie będzie się musiał obawiać, że straci pracę. Niestety w Polsce to nie funkcjonuje i myślę, że to jest... Oczywiście to jest też kwestia uregulowań prawnych, ale w dużej mierze myślę, że bardziej jest to kwestia pewnej kultury społecznej i standardów umowy, tak, jak już powiedziałam na początku. Co za tym idzie? Bardzo ważną kwestią jest to, że ponieważ prezesi i szefowie redakcji są nieustająco narażeni na ryzyko utraty pracy, no i to nie tylko chodzi o tam podstawową egzystencję, ale chodzi też oczywiście o samochody służbowe i różne takie rzeczy, które zwłaszcza w mediach państwowych są, bo w komercyjnych to nie jest takie proste, natomiast w państwowych jednak bardzo się przestrzega takich reguł, żeby zachować ten, te takie zewnętrzne atrybuty statusu, bycia na przykład prezesem, no to co za tym idzie, oni ulegają tym naciskom, a dziennikarze, dosyć powszechna, zwłaszcza też właśnie w mediach państwowych, jest autocenzura po prostu, takie wyprzedzające zachowanie, że wiemy, czego od nas będą oczekiwać, co się ewentualnie może wydarzyć, więc na wszelki wypadek jednak z pewnymi rzeczami będziemy się wstrzymywać, pewnych gości nie zapraszać, nie przedstawiać na przykład różnych stron konfliktu, ponieważ ktoś może nam mieć o nas o to pretensje, że zbyt byliśmy obiektywni, co się bardzo często zdarza, albo zbyt byliśmy z czegoś punktu widzenia subiektywni, co też się często zdarza. No i ja bym tylko, moja konkluzja jest taka, nie odpowiedziałam na pana pytania, ale myślę, że dla mnie to jakby w tej chwili jest też bardziej, bardzo istotne. Moja konkluzja jest taka, że nie ma w Polsce atmosfery, kultury i standardów przestrzegania wolności słowa, co za tym, w mediach, co za tym idzie, wolności prasy i że media w Polsce, właściwie wszystkie, są w ogromny sposób uzależnione od kaprysów różnych ludzi. Jedni mają dobrą wolę, inni mają złą wolę, jedni są bardziej zrównoważeni psychicznie, inni są mniej zrównoważeni psychicznie. Ponieważ wszyscy jesteśmy od nich zależni, no to tak wygląda wolność słowa, jak wygląda. Dziękuję bardzo. Dzięki. Powiedziała pani redaktor, że nie ma jednej wolności słowa, bo pewnie każda redakcja widzi to po swojemu. Może to akurat jest najlepszym dowodem na pluralizm mediów i z tego to osobiście się bardzo cieszę, że możemy tak spojrzeć na ten problem. Być może też nie ma jednej prawdy. Tak mi się przypomniało też powiedzenie o tym, ile jest prawd na świecie i że każdy ma swoją. W ten oto płynny i jakże błyskotliwy sposób chciałbym przejść do redaktora Romana Graczyka, by spytać go, czy wszystkie poglądy, z jakimi stykamy się w debacie publicznej, powinny się cieszyć wolnością słowa, czy taką samą? I czy prawda, bo tu być może możemy się zgodzić, że o ile każde medium, każda redakcja może w inny nieco sposób ukształtować swoją linię programową, to każda jest zobowiązana do przedstawiania prawdziwych informacji. Być może właśnie ta kwestia prawdziwości informacji, pewnie rozumianej każdy po swojemu, jest jakimś punktem wspólnym dla wolności mediów. Jak pan to widzi, panie redaktorze? Dzień dobry. Proszę państwa, no, moja wypowiedź też będzie... Nie, ona będzie na temat, ale nie będzie odnosić się ani do stanowienia prawa, ani do jego treści, ani do jego stosowania, ani do doktryny prawa, prawda? Tylko będzie się odnosić do tego, jak szary autor się ma pod względem wolności słowa w pewnym reżimie prawnym, w pewnym reżimie obyczaju politycznego, obyczaju w ogóle, prawda? Ja rozumiem, że zostałem zaproszony, na pewno wiem to, z tego tytułu, że byłem swego czasu autorem książki, która napytała mi trochę biedy. I tytuł Cena przetrwania, znak zapytania, Służba Bezpieczeństwa wobec Tygodnika Powszechnego. Spróbuję odpowiedzieć na pańskie pytanie w taki sposób, że spróbuję sobie przypomnieć i powiedzieć państwu, jak ja sam pisząc tę książkę postrzegałem istnienie tych granic, prawda? Bo oczywiście zakładałem, że te granice, ja chcę korzystać z wolności słowa jak największej, ale one istnieją i to istnieją niezależnie od tego, że materia jest delikatna i wybuchowa, prawda?
ta materia, o której pisałem. Ale pisałem o materii delikatnej i wybuchowej niewątpliwie, prawda? Więc tam, jak Państwo wiecie, w reakcjach na tą książkę najpoważniejszą sprawą było to, czy ja oskarżyłem, czy nie oskarżyłem pewną liczbę osób, pewne osoby konkretne o to, że były tajnymi współpracownikami Służby Bezpieczeństwa. Prawda? Oto był spór potem też i w sądzie. Więc ja, przystępując do pisania, przyjąłem takie założenie, że naturalnie nie będę się gorączkował, tak jak to robią tabloidy, i w momencie, kiedy zobaczę, że ktoś jest zarejestrowany jako tak zwany OZI, czyli osobowe źródło informacji, to ja już to piszę, to jest OZI, po co jest i koniec, kropka, zarejestrowany, sprawa przesądzona. W żadnym wypadku, no, jak wiemy, ci, którzy te papiery SB znają, to wiedzą, w żadnym wypadku, to dopiero jest przesłanka, żeby zadać pytanie, czy ten człowiek rzeczywiście taką rolę wykonywał, a jak wykonywał, to w jakim zakresie, to jest bardzo istotne i ta gradacja jest istotna. Więc naturalnie, że to było jakieś ograniczenie, tego się trzymałem. Drugie, książka miała pewien zakres czasowy, a ja natknąłem się w toku kwerendy na pewną liczbę osób, na kilka osób, które właśnie zostały zarejestrowane jako tajni współpracownicy przed 56 rokiem, a to była cezura, ta początkowa cezura mojej książki. Ja w ogóle te osoby pominąłem całkowicie, w ogóle słowem nie wspomniałem. Gdybym był wspomniał i powiedział, no ale zarejestrowani, ale nie wiemy, też by to nie rozwiązało problemu, prawda? Bo no, wiadomo dlaczego nie rozwiązało problemu. Więc w ogóle to jakby scenzurowałem się tu świadomie, ale nie mam wyrzutu sumienia pod tym względem. Myślę, że tak trzeba było zrobić z tego względu, że nie dało się tego krótko i skutecznie wyjaśnić. Trzecia rzecz, to są dane wrażliwe. Proszę Państwa, tak często bywało, parę razy bywało tak, czy u niektórych donosicieli, tak nazwijmy ich wprost, tak bywało, że oni, szczególnie u tych, którzy byli bardzo aktywni i którzy odnajdywali jakby jak coś na kształt powołania swojego w tym donosicielstwie, też takie osoby były, prawda? To ci, jakby nie mając zahamowań, mówili o wszystkim. I mówili też o sprawach niekiedy no, bardzo kłopotliwych dla tych, o których mówili. Jest taki przypadek, był taki przypadek pani Sabiny Kaczmarskiej, TW Targowska. Ona na przykład w swoich obfitych bardzo doniesieniach mówiła, że taki to ataki robi przekręty w tygodniu, finansowe w tygodniku powszechnym. Ataki to ataki ma kochankę. Tak? Więc w takich dosyć chętnie to mówiła, jakby nie miała tu oporów. W takich razach, jak ja postępowałem, ja pisałem tylko, Sabina Kaczmarska pisze, że w tygodniku były też takie sprawy i takie sprawy, ale już nie pisze, o kim ona pisze, że był sprawcą tych. Prawda? Dlaczego to było dla mnie ważne, żeby o niej powiedzieć, że to robi? Dlatego, bo charakteryzujemy jej sylwetkę, prawda? Jeśli charakteryzujemy sylwetkę tajnego współpracownika, no to musimy właśnie go jakoś ustawić na tej skali, prawda? Czy on był bardziej zasłużony dla reżimu, mówiąc ogólnie, czy mniej zasłużony. Więc to jest ważne, że Sabina Kaczmarska nie miała oporów i to mówiła. Natomiast nie chciałem tego robić ze szkodą, nawet gdyby to była prawda, a tego też nie wiedziałem przecież, ze szkodą no, dla tych osób przez nią wskazanych, czy być może pomówionych. To jest trzecia. I czwarte ograniczenie, jakie sobie narzuciłem. Często było tak, że w tych materiałach przytaczano różne opinie na tematy jakby trudno zrozumiałe z dzisiejszej perspektywy, tak to nazwijmy. No dam Państwu prosty przykład takiej mojej, nie powiem ingerencji w materię, tylko komentarza, no, w swoistej ingerencji. Często w tych materiałach, które głównie bazowały na donosach, ale nie tylko, bo też były to materiały pochodzące z rozmów w Urzędzie do Spraw Wyznań, przejawiała się kwestia krytyki i nawet daleko posuniętej krytyki dziennikarzy, redaktorów Tygodnika Powszechnego w stosunku do prymasa, do arcybiskupa Wojtyły i wielu innych. To głównie na tle sporów o sobór, o te rzeczy. I przypominam sobie taki fragment, gdzie ta sama zresztą Kaczmarska chyba pisze, no, w redakcji była dyskusja na temat jakiejś tam wypowiedzi, nie wiem, Wojtyły czy Wyszyńskiego i wszyscy się bardzo denerwowali, byli oburzeni, że to okropne rzeczy oni wygadują, ci hierarchowie, a Myślik, Tadeusz Myślik powiedział, cytuję, to jest tak okropne, że ja się wypisuję z tego kościoła,
przechodzę do protestantów. Koniec cytatu i ona dalej tego nie komentuje. Ubek, który to spisywał, też nie komentuje. Dwie minuty. A już kończę. I co ja robię wtedy? Ja wtedy to tłumaczę, prawda? Oczywiście, że Tadeusz Myślik, opisany w tym przykładzie, nie miał na myśli, że się wypisuje z Kościoła katolickiego i przychodzi do protestantów. Ja po prostu tłumaczę pewien rodzaj slangu językowego i okoliczności, które temu towarzyszyły, żeby wyjaśnić dzisiejszemu czytelnikowi, że nie miał na myśli Tadeusz Myślik tego, co tu powiedział. Więc takie to robiłem zabezpieczenia i sobie sam narzuciłem takie ograniczenia. Teraz to ja sam. Co się tyczy tego, jak prawo powinno ograniczać. Nie umiem dobrze, na pewno powinno, nie umiem dobrze odpowiedzieć na pańskie pytanie, ale przypomnę, że była sprawa cywilna. Jacek Przącz, syn jednego z bohaterów mojej książki, Mieczysława Przona, z Powództwa o ochronę dóbr osobistych, mianowicie on powiadał, że jego dobro osobiste w postaci prawa do czci ojca jest naruszone przeze mnie przez to, że ja piszę o ojcu, że był tajnym współpracownikiem, co nie jest do końca prawdą. A ponieważ nie był, to on, Jacek Przon, nie może czcić swojego ojca tak, jakby go czcił, gdyby nie ta moja książka. Prawda? Sąd dwukrotnie, bo oba wyroki są jednobrzmiące i w uzasadnieniu bardzo podobne, znaczy pierwszy i apelacyjny, uznał, że nie przekroczyłem tych granic. Ale oczywiście ten spór jest i musi być. Nie ulega kwestii, że nie może być hulaj dusza, prawda? Dziękuję. Dzięki. Po powyższej wypowiedzi widać, że pisanie na temat prawdy jest szalenie trudne i wymaga naprawdę dużej ostrożności i za tę wypowiedź bardzo dziękuję. Na koniec, ale to jeszcze nie finał, zwracam się do Krzysztofa Chmiszka z Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego, który jakby z natury rzeczy śledzi różne przejawy dyskryminacji, również na polu naruszania wolności słowa, z pytaniem, czy osoby, które stają się ofiarami nadużycia przez innych wolności słowa, same też jakby odpowiadają w podobny sposób. Jak również chciałbym zapytać, czy każda grupa społeczna w naszym kraju może się cieszyć taką samą wolnością w dziedzinie wolności słowa? Bardzo dziękuję. Mam trudną rolę, jestem ostatni i padło już tyle interesujących słów, że trudno jest wymyślić coś, co mogłoby zainteresować bardzo publiczność, ale postaram się. Trzy słowa o naszej organizacji. Jesteśmy prawnikami, którzy wspierają osoby doznające nierównego traktowania i dyskryminacji z różnych powodów. Prowadzimy procesy sądowe, ale także prowadzimy działania rzecznicze w celu podwyższenia standardu ochrony prawnej przed dyskryminacją. I nie ukrywam, że pytanie drugie sprawiło mi dosyć dużą trudność. Mieliśmy taką wewnętrzną debatę w organizacji, czy trafiliśmy kiedykolwiek na sytuację, w której dostrzegliśmy jakieś ograniczenia albo wykluczenie konkretnej grupy społecznej z możliwości udziału w debacie publicznej, czyli szerzej mówiąc, w korzystaniu z wolności słowa. Zrobiliśmy taki monitoring przepisów i właściwie na poziomie formalnym, czyli na papierze, takich przepisów nie ma, które wprost wykluczałyby kogoś, prawda, od tej możliwości. Co więcej, są przepisy, które w sposób aktywny promują głos mniejszości w przestrzeni publicznej, jak na przykład ustawa o wolontariacie i pożytku publicznym, gdzie organizacje społeczne, które mają status organizacji pożytku publicznego, mają prawo do darmowego czasu antenowego w radiu czy telewizji polskiej, albo ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych, gdzie wręcz tutaj państwo zachęca, prawda, i wspiera czasopisma, audycje radiowe i telewizyjne poświęcone mniejszością. Co więcej, mamy też takie dobre przykłady, na przykład z ostatnich dwóch lat, kiedy pomimo protestów społecznych wobec konkretnych działań grup mniejszościowych, telewizja publiczna i radio publiczne zdecydowały się na promowanie głosu tej mniejszości. Mówię o bardzo ciekawym spocie reklamowym jednej z organizacji pozarządowych działających na rzecz osób nieheteroseksualnych, które promowały
prawną możliwość instytucjonalizacji związków partnerskich w Polsce i Telewizja Polska i Radio Publiczne wyemitowało kilkadziesiąt razy ten spot, pomimo, tak jak powiedziałem, dosyć dużych protestów społecznych, zebrano kilkadziesiąt tysięcy podpisów przeciwko tego typu publikacjom. Zatem można by powiedzieć, że na tym poziomie formalnym mamy tutaj całkiem niezłe przykłady. Jednak z naszej perspektywy, z perspektywy mojej organizacji, jakby dostrzegamy dwa takie aspekty, które mogą być niepokojące w kontekście użyczania głosu mniejszości czy zezwalania przez większość na używanie wolności słowa przez mniejszości. I pierwsza kwestia to jest kwestia debaty dziennikarskiej, a właściwie kwestia organizacji tej debaty medialnej wokół pewnych kwestii, które mogą być kontrowersyjne dla większości czy dla niektórych, a także już na poziomie rozwiązywania sporów sądowych i podejścia czy świadomości sędziów na temat w ogóle możliwości realizacji praw przez mniejszości. Jeśli chodzi o ten poziom medialny, o tą organizację debaty publicznej, no to mamy niestety do czynienia i to jest coś, co nie zmieniło się już od lat właściwie, coś z czym organizacje pozarządowe naprawdę walczą z bardzo mizernym skutkiem, to znaczy chcemy zaprezentować pewien problem społeczny, więc zapraszamy dwie tak zwane skrajne strony, tak? To znaczy zapraszamy na przykład, szczególnie ostatnio, no, mamy głośną debatę o uchodźcach, no nie mamy uchodźców, ale trzeba debatę prowadzić, więc gdzieś wynajdujemy jakiegoś tam imigranta z Syrii, prawda, który już od 25 lat mieszka w Polsce i właściwie jest bardziej Polakiem niż Syryjczykiem i zapraszamy zoologicznego rasistę, tak? I to są dwie strony, które prezentują pewne poglądy, czyli napuszczamy na siebie pewne dwie grupy, oczywiście ze szkodą głównie dla tej mniejszości, która właśnie musi się bronić. Zapraszamy, nie wiem, seksistę i działaczkę ruchów kobiecych, zapraszamy homofoba i osobę homoseksualną i stwarzamy taki pozór wolności słowa. Moim zdaniem jest to pewne nadużycie, ponieważ wprowadzanie do debaty publicznej czy zezwalanie na wprowadzanie tego typu języka do debaty publicznej powoduje, że społeczeństwo internalizuje te poglądy. Co więcej, one mają przełożenie na przykład na wyrokowanie, bo przecież sędziowie są również częścią społeczeństwa i orzekają na podstawie swojego doświadczenia życiowego. Ja bardzo lubię takie sformułowanie, które zaprezentowała wiele lat temu Kinga Dunin. Powiedziała, że sformułowała taką tezę o dziennikarzach jako fałszywych przyjaciołach. To znaczy taki fałszywy przyjaciel, dziennikarz zaprasza właśnie taką przedstawiciela mniejszości, zaprasza tego tak zwanego przeciwnika do wspólnej audycji i mówi, no słuchaj, no daję ci tutaj przestrzeń, powiedz, co masz do powiedzenia, tak? Ale w momencie, kiedy ta przedstawiciel mniejszości jest atakowany, to tak naprawdę odbiera się mu głos, ponieważ uprawomacnia się również głos tego przeciwnika. Oczywiście jest bardzo problematyczne, jak rozgraniczyć tego przeciwnika, który nie powinien promować, czy nie powinien być promowany w przestrzeni publicznej, jakie instrumenty do tego dobrać. I oczywiście tutaj są pewne mechanizmy, bo jeśli mówimy o mowie nienawiści, to trzeba pamiętać, że ta mowa nienawiści, na tą mowę nienawiści składa się takie trzy elementy. Po pierwsze mowa, czyli środki komunikacji, zarówno prasowe, elektroniczne, czy radiowe, czy telewizyjne. Po drugie nienawiść, czyli pewne negatywne emocje, a po trzecie musi pojawić się tak zwany obcy. Tak? I ten obcy katalizuje pewne, czy determinuje pewne wypowiedzi, które, tak jak powiedziałem, im więcej ich jest w przestrzeni publicznej, tym bardziej one stają się prawomocne, czy tym bardziej stają się równorzędnym poglądem. I tutaj też trzeba pamiętać, że to jest fałszywa wizja wolności słowa, czy fałszywa wizja debaty publicznej, ponieważ
Tak jak można na przykład, nie wiem, polemizować z feministkami, ponieważ jest to pewien pogląd społeczny czy polityczny, tak nie można polemizować z faktem, że ktoś jest kobietą, prawda? A takie rzeczy się zdarzają. Tak jak nie można, tak jak można polemizować z pewnymi postulatami jakiejś mniejszości, tak nie można uprawamacniać poglądu, że na przykład osoby homoseksualne nie mogą istnieć w społeczeństwie. Czyli są to pewne tożsamości, walka przeciwko tożsamościom naturalnym czy biologicznym i to nie jest prawomocne, to nie jest równorzędne z poglądem na tę tożsamość. I ostatnie trzy zdania. My dwa lata temu przeprowadziliśmy takie krótkie badania, dosyć ograniczone, na postawach sędziów wobec spraw, które rozpatrują, a sprawy dotyczyły zagadnienia dyskryminacji. Przepytaliśmy około 60 sędziów, co oni sądzą, skąd się bierze dyskryminacja, jakie są determinanty tego zjawiska i ku naszemu zdziwieniu około 20% sędziów powiedziało, że dyskryminacja jest dlatego, że te osoby prowokują zachowania dyskryminacyjne. Czyli nie za bardzo odbiegają od, że tak powiem, poglądu ogólnego społecznego. I jakie to ma przełożenie potem na ważenie wartości? Tutaj pan mecenas Wróblewski mówił o konflikcie aksjologicznym, o konflikcie wartości. Z jednej strony mamy tutaj sędzia rozpatruje sprawę wolności słowa, czyli to, jak ja mogę wobec drugiej osoby używać negatywnych sformułowań. Z drugiej strony mamy wartość równości czy niedyskryminacji. No właśnie, poprzez to, że uprawamacniamy w debacie publicznej bardzo szkodliwe poglądy, to ma naprawdę przełożenie na wyniki czy rezultaty działań także sędziego właśnie w sprawie o wolność słowa. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, to było inspirujące. Szanowni Państwo, w tym miejscu dobiegła końca nasza debata w tej warstwie zaplanowanej. Mamy jeszcze kilkanaście, może 10, może kilkanaście minut na głosy z sali. Jest taka możliwość, aby w tym momencie zabrać głos i wypowiedzieć się. Zachęcam wszystkich chętnych. A może trzeba było uprzedzić na początku? Jeżeli nie ma chętnych, dam jeszcze szansę. To właśnie chciałbym oddać głos naszym dyskutantom, by jeszcze wykorzystali tych kilkanaście minut. Pan mecenas Ślusarek. No to teraz ja tylko mam taki apel, ponieważ pani Dorota Głowacka mówiła o tym, że Centrum Monitoringu Wolności Prasy przygotowuje Obserwatorium Wolności przygotowuje wytyczne dla dziennikarzy, co można, co nie można. To jeden apel, zwłaszcza z tego miejsca. Jest tajemnica dziennikarska, ona jest święta, ale dziennikarze często też zapominają, że jest jeszcze inna świętość, jest tajemnica adwokacka. Taki gorący, głęboki ukłon i gorąca prośba, żeby zwrócić na to szczególną uwagę, bo mam wrażenie, że dziennikarze, którzy bardzo często walczą o to swoje prawo do tajemnicy, które daje im prawo daje im możliwość pracy, bardzo często zapominają również o tej tajemnicy adwokackiej. To jest coraz częstszy przypadek. Gorąca prośba, żeby coś na ten temat wzmiankować. Rzeczywiście tak się zdarza, bo niekiedy dziennikarz, obiecując, że zachowa w tajemnicy to, czego się dowie od adwokata, radcy prawnego, każdego prawnika, którego obowiązuje tajemnica zawodowa, namawia go do tego, żeby mu tę tajemnicę zdradził. Tak? No taka jest prawda. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? To tylko chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o przewodnik, nad którym pracujemy, to i czy w ogóle działalność obserwatorium, to też nie jest tak, że my zawsze działamy jako rzecznicy dziennikarzy, bo tajemnica dziennikarska to jest nie tylko przywilej dziennikarzy, ale też ich obowiązek. Więc na to też będziemy na pewno zwracać uwagę. Zresztą chcę podkreślić, że o ile z reguły, na przykład angażując się w indywidualne sprawy, rzeczywiście angażujemy się po stronie dziennikarzy, którym w sposób nieuprawniony uchylono tajemnicę, czy różnymi działaniami wkroczono w ten obszar chroniony tajemnicą, to jesteśmy też zaangażowani w sprawę, w której to dziennikarz nie dopełnił obowiązku ochrony swojego dziennikarskiego źródła informacji. Dlatego, że zawsze podkreślamy to, że to jest nie tylko przywilej, który chroni prasa, ale to jest przede wszystkim, tak jak w przypadku tajemnicy zawodowej prawników, to jest przede wszystkim przepis, który chroni informatorów, dziennikarzy i istnieje
po to, żeby no, oni mieli taką pewność, że jeśli zdecydują się coś dziennikarzowi ujawnić, to ten dziennikarz będzie miał obowiązek ich chronić. Także mamy to jak najbardziej na uwadze. Jest śmiałek. Na sali mamy Jarosława Włodarczyka, który jest prezesem Press Clubu Polska. Prosi o głos. Dzień dobry. Chciałem tylko zapytać, czy w kontekście tego, co pani mówiła, czy Helsińska Fundacja Praw Człowieka postuluje likwidację rejestru czasopism? W tym sensie, że no, ten przykład z tymi blogerami, którzy są podnoszeni do rangi dziennikarza w pewien sposób, czy w związku z tym, a oni nie zarejestrowali i tutaj była ta argumentacja przez panią przytoczona, czy w związku z tym raczej rejestr powinien zostać zlikwidowany? Czyli nie powinna podlegać obowiązkowej rejestracji działalność prasowa? Niekoniecznie. Ja tu przywołując tę sprawę bardziej chciałam zwrócić uwagę na to, że nie do końca wiadomo, co należy rejestrować, czego nie i to powoduje różne problemy w praktyce. Problem rejestracji jakby jest o tyle, to jest jak problem, który jest tylko elementem, powiedziałabym, pewnej szerszej reformy, którą naszym zdaniem należy przeprowadzić. Ale nie, my się raczej nie opowiadamy za zniesieniem rejestracji. Zastanawiamy się, jak ten obowiązek dostosować do realiów funkcjonowania mediów w internecie. No jakby są tutaj różne pomysły, ale jednym z takich pomysłów jest na przykład obowiązek fakultatywnej rejestracji. Czyli dajemy wydawcy wybór, czy chce się zarejestrować i w związku z tym korzystać z przywilejów, być zobowiązany, czy podlegać też obowiązkom wynikającym z prawa prasowego. No albo się nie rejestruje, ale wtedy no, nie wiążą go obowiązki, ale nie może też korzystać z praw. A widzę też mecenas Witkowską. Zanim oddam głos ostatecznie prezesowi Sałajewskiemu, to jeszcze ona chciała zabrać głos. Dziękuję. Ja jeszcze chciałam się wytłumaczyć z tego połączenia dziennikarzy z prawnikami. Nasze związki są bardzo trudne i oba zawody... Święte słowa. Oba zawody chcą się cieszyć wolnością słowa, bo słowo jest narzędziem ich pracy. I teraz dobrze, że się spotkaliśmy w takim gronie, ponieważ my, pełnomocnicy, mamy sprzeczne interesy z dziennikarzami w tym momencie, gdy pytają nas o sprawy dotyczące naszych klientów. Jest jakaś głośna sprawa, jest mnóstwo dziennikarzy i pierwsze co robią, podsuwają mikrofon pełnomocnikowi. Tymczasem pełnomocnik jest związany odpowiedzialnością dyscyplinarną i przede wszystkim tajemnicą zawodową. Dlatego państwo nie dziwcie się, że nasze wypowiedzi są bardzo oględne i na pewno nigdy nie będziemy tej tajemnicy zawodowej wyjawiać. Nie dlatego, że nie szanujemy dziennikarzy, tylko nasze role są po prostu różne. Każdy robi swoją robotę, to zupełnie naturalne. Tak jak obiecałem, głos ma prezes Dariusz Sałajewski, który podsumuje nasze spotkanie. Proszę państwa, no, na pewno to nie jest głos ostateczny, ponieważ debata... Nic nie jest ostateczne przecież. Ale pan, panie redaktorze, powiedział, że ostatecznie pan nie odda głos wobec powyższego. Dlatego też, szanowni państwo, To jest bardzo trudna rola. Tytuł naszej debaty, czy też w ogóle tegorocznego Europejskiego Dnia Prawnika, jednak granice i gwarancje, czyli w tej kolejności. Sądzę, że myśmy tu dzisiaj jednak więcej rozmawiali o granicach. Wprawdzie słowo umiar, takie słowo nigdzie, chyba nie padło, nie rejestrowałem przecież tak dokładnie wszystkich państwa wypowiedzi, to jednak między wierszami o tym umiarze rozmawialiśmy. To znaczy w sytuacji, kiedy chce korzystać ze swojej wolności, nawet niekiedy podnosząc konstytucję, niekiedy ją nawet dewaluując wówczas, nie mogę zapominać o tym, że jeszcze gdzieś są inne wolności, które ja korzystając ze swojej w danym momencie nie mógłbym ich naruszać albo nie mógłbym ich ograniczać, bo wówczas to nie będzie ład. Ja na końcu swojej wypowiedzi wspomniałem o tym, że prawo wprawdzie dość lakoniczne, tak jak wspomnieli tu koledzy, ma jednak pewnego ducha, ale ten duch jest wtedy, kiedy mamy do czynienia z pewnym ładem i społecznym, i prawnym. Przez ten ład rozumiem to, że nie należy swojej wolności wypowiedzi odczytywać wyłącznie tylko z jednego przepisu konstytucji, czy też może z jednego przepisu ustawy zwykłej.
tylko w kontekście wszystkich innych podstawowych wolności zapisanych, czy to w tym rozdziale, który mówi o wolnościach osobistych, bo wprawdzie wolność wypowiedzi jest zapisana w przepisach ustrojowych niejako, czyli w tym rozdziale, którego nawet pewne naruszenie czy zmiana wymagałaby referendum, jak Państwo wiecie, to jednak te pozostałe wolności zapisane dalej w Konstytucji wcale nie są przecież mniej ważne. I dlatego też muszę sobie przypomnieć pewną rzecz, którą jest moim osobistym doznaniem. I po tym, co powiedziała pani dr Wanat, powiem szczerze, z ubolewaniem przyjąłem to, że stwierdziła, iż jeżeli to jest fakt, to tym bardziej, a sądzę, że jest bardzo blisko tej rzeczywistości, że nie ma tych standardów, podawała różne przyczyny tych sytuacji. To ja, proszę Państwa, przypominam sobie, że kiedy decydowałem się o wyborze drogi wyższego wykształcenia, to chciałem być dziennikarzem, ale wówczas nie mogłem nie pójść na dziennikarstwo, dopóki nie skończyłbym jakichś innych studiów. Tymi wymaganymi studiami było również prawo. Wobec powyższego skończyłem to prawo. Kiedy skończyłem, doszedłem do wniosku, że już osiągnąłem to, co chciałem. Ale dzisiaj wiem i wcale nie zamierzam wracać z jakimś postulatem regulacyjnym, kiedy jesteśmy w dobie deregulacji, że ten wymóg przejścia jakichś studiów przez dziennikarza, zanim będzie robił dziennikarstwo, nie był przypadkowy. Wiem również, i to mogłoby być elementem mojego być może kontrowersyjnego podsumowania, ale to nie jest podsumowanie, tylko wypowiedź zawarta w zakończeniu naszej debaty, że prawnicy powinni więcej wiedzieć być może o mediach, ale na pewno, że tak powiem, przedstawiciele mediów powinni więcej wiedzieć o prawie. Nie jesteśmy tutaj w konflikcie, jak wspomniała pani mecenas Witkowska. Tu powinniśmy być w pewnym związku, wręcz powiedziałbym na swój sposób solidarnym, bo tylko wtedy, kiedy więcej będziemy mówić o prawie, ale nie o swoim prawie, tylko o prawie w ogóle, to zaistnieje możliwość lepszego ładu społecznego, a wtedy również i większego umiaru, a więc wtedy może nie trzeba będzie sięgać do przepisów nawet penalizujących, nawet jeśli one pozostaną, albo rzadziej aresztować ich obecnością w kodeksie karnym. Szanowni Państwo, a więc tak jak powiedziałem, rozmawialiśmy bardziej o granicach, bo mając też pewne gwarancje, prawnicy mają swoje gwarancje zapisane w ich ustawach ustrojowych, czy w prawie o adwokaturze, czy w ustawie o radcach prawnych. Dziennikarze mają swoje gwarancje, ale też pan redaktor Tomidalski wspomniał o tym już dość odległym prawie prasowym, które jednak w artykule 6 mówi o tym, że prasa jest zobowiązana do prawdziwego przedstawiania opisywanych zjawisk. Wobec powyższego ja muszę powiedzieć, proszę Państwa, że miałem kiedyś taki przypadek, że ponieważ czasami coś piszę do prasy, jak może Państwo wiecie, i złożyłem kiedyś taki swój felieton, który właśnie dotyczył tego przepisu artykułu 16 prawa prasowego i nie został mi opublikowany. Zrozumiałem tą przyczynę tej decyzji, nie traktowałem tego jako cenzurę. Niewątpliwie to było ograniczenie możliwości mojej wypowiedzi, mogłem się z nią podzielić w innej formie. Poprzestałem, bo doszedłem do wniosku, że też powinien mnie cechować pewien umiar w imię wyższego dobra, jakim jest to, co nazwałem ładem prawnym i społecznym. W ten sposób odniósłbym się do tytułu naszej debaty i do wszystkich Państwa wypowiedzi, ponieważ nie wyobrażam sobie też w ramach tego umiaru, żebym mógł podsumowywać wypowiedzi tak wspaniałych panelistów. Dziękuję bardzo, panie doktorze, dziękuję Państwu. Umiar i skromność. Dziękujemy bardzo. Bardzo dziękuję. W tym miejscu usprawiedliwiam nieobecność pani Doroty Głowackiej, która pędzi na samolot, a przecież nie będzie łamać żadnych przepisów, dlatego musiała wyjść. Na pocieszenie pozostawiła na stoliku na zewnątrz kilka materiałów Helsińskiej Fundacji, do których wszystkich zachęcam. Gdy pan prezes mówił o duchu prawa, to sobie zapisałem taką maksymę: duch prawa niech nas nie straszy. Więc bardzo bym sobie życzył, żeby nikogo z tu obecnych ani nieobecnych nie straszył duch prawa, jakiego musimy przestrzegać. Zapraszam wszystkich Państwa na kawę naprzeciwko. Zanim jeszcze Państwo pójdziecie, oddaję mikrofon do pana mecenasa Muchy, który ma krótki komunikat. Dzień dobry, Stefan Mucha, rzecznik prasowy Krajowej Rady Radców Prawnych. Proszę Państwa, z okazji Europejskiego Dnia Prawnika przygotowaliśmy projekt w przestrzeni miejskiej. Do tego zachęcało nas CCB i posłuchaliśmy. Od godziny 16 do 22 odbędzie się projekcja multimedialna z wykorzystaniem pomnika generała de Gaulle'a.
Wybór nieprzypadkowy. Ta akcja jest też wyrazem naszej solidarności z ofiarami zamachów paryskich tegorocznych. Artystyczne przesłanie z wykorzystaniem twórczości nieocenionego Tadeusza Różewicza to wartość słowa. Jak myślę, pięknie to uzupełni naszą dzisiejszą debatę. Jak powiedziałem, od godziny 16 do 22 nieprzerwanie, a na 19 jesteśmy zaproszeni na bankiet. Myślę, że byłoby znakomicie, gdybyśmy kwadrat wcześniej mogli spotkać się właśnie przy pomniku po to, żeby swoją obecnością, taką solidarność z tymi ofiarami wyrazić, do czego zachęcam i za co z góry dziękuję. Dziękujemy. Machamy. Byliście Państwo bardzo dziękuję. Thank you.